Dzień dobry, otwieram obrady 76. sesji Rady Miejskiej 30 stycznia 2024 roku i jak zawsze na początku informuję Państwa, że zgodnie z rozporządzeniem RODO dzisiejsza sesja jest nagrywana za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz oraz jest transmitowana w internecie. Pełna klauzula informacyjna wywieszona jest na drzwiach wejściowych. Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa przybyłych na dzisiejsze obrady. Pozwolicie Państwo, że już nie będę wymieniał z funkcji, z imienia i nazwiska. Jest nas dosyć dużo dzisiaj. Także bardzo serdecznie wszystkich Państwa obecnych na sali witam i osoby, które mam nadzieję oglądają nas w tej chwili na żywo albo będą oglądały z odtwarzania. Zacznijmy od sprawdzenia listy obecności. Bardzo proszę Państwa radnych o potwierdzenie obecności. Kto z Państwa jeszcze nie zalogował się, bardzo proszę, bo potrzebuję sprawdzenia listy. Jest Nina? Nie ma Niny. To jeszcze zaczekam chwilę. Nie, ja nie mam. Może to znaczy. Dobrze, dziękuję. Na sali obecnych jest 19 radnych. Nieobecna radna Nina Jędrzejczak. Dostałem informację, że spóźni się, jest w drodze i nieobecny jest Rajmund Oskierko. Również obecność usprawiedliwiona. Nie, obecność w innym miejscu. Tak, miałem na myśli obecność w innym miejscu. Nieobecność na sesji jest usprawiedliwiona, znam przyczyny nieobecności. Dobrze. 19 osób, obrady są prawomocne, więc możemy sobie spokojnie rozpocząć obrady. Porządek obrad został Państwu dostarczony jak zwykle w ustawowym terminie i tradycyjnie, zwyczajowo po raz 76. Pytam Państwa, czy w tej kadencji, tak, oczywiście. Czy ktoś z Państwa zgłasza zastrzeżenia, uwagi, komentarze do zaproponowanego przeze mnie porządku obrad? Do dyskusji zgłosił się burmistrz. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni Państwo, proszę o wprowadzenie do porządku obrad trzech projektów uchwał. Pierwszy, projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa w Stowarzyszeniu Między Wisłą a Kępinocem, to jest druk numer 736. Drugi, projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pod nazwą rozbudowa gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminie Ożarów Mazowieckich w ramach programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko w latach 2012-2027 na druku 738 oraz trzeci projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pod nazwą rozbudowa infrastruktury służącej zaopatrzeniu wody na terenie gminy Ożarów Mazowieckich w ramach programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko w latach 2012-2027, druk numer 739. Proponowane do wprowadzenia projekty uchwał były omawiane na poszczególnych komisjach Rady Miejskiej i uzyskały pozytywne opinie. Dziękuję bardzo. Tak, to prawda. Ja potwierdzam swoją powagą. Rzeczywiście były omawiane proponowane projekty i również zgłasza swoją uwagę pan przewodniczący Jacek Rosłon. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, chciałbym zgłosić do porządku obrad projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2024. Jest to druk numer 737. I dodajmy również, że też był omówiony podczas prac wszystkich komisji, także wszyscy Państwo radni są zaznajomieni z tymże projektem uchwały. Dobrze, dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze zgłasza wniosek, uwagę do zaproponowanego porządku obrad? Nie widzę, nie słyszę. Padły dwa wnioski. Jeden wniosek burmistrza o wprowadzenie trzech projektów uchwał w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa w Stowarzyszeniu Między Wisłą i Kępinocem na druku 736. Później projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pod nazwą rozbudowa gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminie Ożarów Mazowieckich w ramach programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko na lata 2012-2027.
Ale w czym? Nie, ja w drugim punkcie jestem. 2021, 2027, 12. A, przepraszam, mam źle napisane. Jeszcze raz. Panie burmistrzu, lata 2012-2027? To przepraszam, mam błąd w druku. I tutaj też, dobrze. Dziękuję za czujność. Tak. Druk numer 738, jeszcze raz powiem prawidłowo, lata 2021-2027. Rzeczywiście trochę mnie zdziwił ten 12 rok. 24, ale okej. I trzeci projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pod nazwą rozbudowa infrastruktury służącej zaopatrzeniu w wodę na terenie gminy Ożarów Mazowieckich w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat Środowisko na lata 2021-2027, druk numer 739. I pan przewodniczący komisji rewizyjnej zgłosił również wniosek o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2024. Proponuję, żeby wniosek burmistrza potraktować łącznie, czyli te trzy proponowane projekty w jednym głosowaniu i wniosek przewodniczącego jako drugie głosowanie. Czy ktoś z państwa ma głos przeciwny? Nie. Czyli rozumiem, że jest zgoda. Poddaję pod głosowanie wniosek burmistrza o wprowadzeniu trzech projektów druku na druku 736, na druku 738 i na druku 739. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje, proszę wcisnąć odpowiedni przycisk. Głosujemy, proszę państwa. O, mamy awarię internetu. Dobrze, chwilę zaczekam. Ja zdążyłem. Ja też. Ja. Technika nam dzisiaj płata figla. Dobrze, dobrze, ja to powiem. Mhm. Nie. Jakieś obce siły nas zakłóciły. Złe. Spokojnie, jesteśmy w procedurze głosowania, także... Dobrze, zamykam głosowanie. Udało się przeprowadzić. Słowo wyjaśnienia. W tak zwanym międzyczasie, kiedy rozpoczęliśmy procedurę głosowania, dołączyła do nas radna Nina Jędrzejcza, która nie była zaznaczona jako obecna. W związku z tym nie wzięła udziału w głosowaniu. Stąd jest wynik. 19 głosów za. Przy dwóch nieobecnych, dokładnie tak, bo się nikt nie wstrzymał, nikt nie był przeciwny. W następnym głosowaniu już pani radna będzie brała udział jak najbardziej. Dobrze, rozumiem, że wniosek burmistrza uzyskał akceptację. Teraz poddaję pod głosowanie wniosek przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o wprowadzenie do dzisiejszego porządku obrad projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 24 rok. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje, proszę wcisnąć odpowiedni przycisk. Jak może głosować, to nie chcę teraz. Już, dziękuję. Zamykam głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Już wszyscy radni jednogłośnie opowiedzieli się za tym wnioskiem. Czyli wnioski mamy wprowadzone. I teraz porządek. Moja propozycja jest taka.
Jako nowy punkt 17 po czterech planach pracy proponuję włożyć piąty plan pracy Komisji Rewizyjnej, czyli w punkcie nowym 17. Punkt 18 zostawić. Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników i po 18 wprowadzić. I jako nowy punkt 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa w Stowarzyszeniu między Wisłą i Kampinosem. Nowy punkt 20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Ożarów Mazowiecki do realizacji projektu pod nazwą rozbudowa gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminie Ożarów Mazowiecki w ramach programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę klimat środowisko na lata 2021-2027. I jako nowy 21 punkt jest to projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Ożarów Mazowiecki do realizacji projektu pod nazwą rozbudowa infrastruktury służącej zaopatrzeniu w wodę na terenie gminy Ożarów Mazowieckich w ramach programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę klimat środowisko na lata 2021-2027. I później 22 punkt interpelacje, wolne wnioski, informacja z pracy burmistrza, sprawy organizacyjne i ostatni punkt zamknięcie obrad. To jest moja propozycja. Czy Państwo akceptują? Jeżeli jest jakiś głos przeciwny, bardzo proszę. Nie widzę i nie słyszę. Rozumiem, że nowy porządek obrad został przez Państwa przyjęty. Przystępujemy do realizacji. Przechodzę do punktu trzeciego. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum za nami, wnioski w sprawie porządku obrad. Punkt trzeci, druk nr 734, projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Ożarów Mazowiecki. Bardzo proszę Komisję Budżetową o przedstawienie opinii. W imieniu Komisji Budżetowej uprzejmie informuję, iż Komisja zaopiniowała przedmiotowy projekt pozytywnie. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję w imieniu Prezydium Rady Miejskiej, a zwłaszcza Przewodniczącego i poproszę Komisję Społeczno-Techniczną o przedstawienie opinii. Komisja Społeczno-Techniczna projekt uchwały na druku nr 734 zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Poproszę Komisję Gospodarczą o przedstawienie opinii. Komisja Gospodarcza, podobnie jak dwie poprzednie komisje, projekt ten zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję i poproszę Komisję Obywatelską o przedstawienie opinii. Projekt uchwały na druku 734 Komisja Obywatelska zaopiniowała pozytywnie. Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Nie widzę i nie słyszę zgłoszeń do dyskusji. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania, a głosujemy uchwałę o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Ożarów Mazowieckich. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę wcisnąć odpowiedni przycisk. Zamykam głosowanie. Dziękuję za udział. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych, 17 głosów za, 3 głosy wstrzymujące się. Uchwała uzyskała akceptację. Zapisujemy ją pod numerem 76 łamane przez 689 łamane przez 24. Przechodzę do punktu czwartego. Jest to projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok. Druk nr 735. Nie wiem, czy mówiłem, na wszelki wypadek podam jeszcze raz. Panie Przewodniczący Komisji Budżetowej, bardzo Pana poproszę o przedstawienie opinii. Ja bardzo dziękuję Panie Przewodniczący. Komisja Budżetowa projekt uchwały na druku nr 735 zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Poproszę Komisję Społeczno-Techniczną o przedstawienie opinii. Komisja Społeczno-Techniczna projekt uchwały na druku nr 735 zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Poproszę Komisję Gospodarczą o przedstawienie opinii. Komisja Gospodarcza po szczegółowym omówieniu proponowanych zmian w uchwale budżetowej projekt ten zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję i poproszę Komisję Obywatelską o przedstawienie opinii. Projekt uchwały na druku 735 Komisja Obywatelska zaopiniowała pozytywnie. Dobrze, dziękuję. Otwieram dyskusję. Nie widzę i nie słyszę zgłoszeń do dyskusji. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Głosować będziemy uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę wcisnąć odpowiedni przycisk.
Zamykam głosowanie. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych, 17 głosów za, 3 głosy wstrzymujące się. Uchwała uzyskała akceptację. Zapisujemy ją pod numerem 76, łamane przez 690, łamane przez 24. I jak Państwo przestaniecie rozmawiać, to przejdę do punktu 5. Chyba że przerwa. Nie żartowałem. Druk numer 730, projekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Konotopie. Bardzo proszę, jak odpłatne, to pan przewodniczący Komisji Budżetowej na początek. Komisja Budżetowa projekt uchwały na druku numer 730 zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Poproszę Komisję Społeczno-Techniczną o opinię. Komisja Społeczno-Techniczna projekt uchwały na druku numer 730 zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Poproszę Komisję Gospodarczą o opinię. Komisja Gospodarcza również projekt uchwały na druku numer 730 zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję i proszę Komisję Obywatelską o opinię. Projekt uchwały na druku 730 Komisja Obywatelska zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Nie widzę i nie słyszę zgłoszeń do dyskusji. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Głosujemy uchwałę w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Konotopie. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje, proszę wcisnąć odpowiedni przycisk. Zamykam głosowanie. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Tym razem wszyscy jednogłośnie poparli tą uchwałę. Zapisujemy ją pod numerem 76 łamane przez 691 łamane przez 24. I teraz przejdę do punktu 6. Jest to projekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonych w Duchnicach. Jest to druk numer 731. Poproszę Komisję Budżetową o opinię. Komisja Budżetowa projekt uchwały na druku numer 731 zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Komisję Społeczno-Techniczną o opinię. A tak do mikrofonu, panie przewodniczący. Bardzo proszę. Komisja Społeczno-Techniczna projekt uchwały na druku numer 731 zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Proszę Komisję Gospodarczą o opinię. Komisja Gospodarcza również projekt uchwały na druku numer 731 zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję i poproszę Komisję Obywatelską o przedstawienie opinii. O, przepraszam. No i znowu mamy psikusa. Projekt uchwały na druku 731 Komisja Obywatelska zaopiniowała pozytywnie. Przepraszam, nie słyszałem, bo pozytywnie, tak? Dobrze, dziękuję. Otwieram dyskusję. Nie widzę i nie słyszę zgłoszeń do dyskusji. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania, a głosować będziemy uchwałę w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonych w Duchnicach. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje, proszę wcisnąć odpowiedni przycisk. Zamykam głosowanie. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Wszyscy radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem tejże uchwały. Zapisujemy ją pod numerem 76 łamane przez 692 łamane przez 24. I tym samym jesteśmy już w punkcie 7, a w punkcie 7 mamy projekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Duchnicach, ale tym razem jest to druk numer 732. Odpłatne. Tak, odpłatna, tak, tak. Poproszę Komisję Budżetową o opinię. Projekt uchwały na druku numer 732 Komisja Budżetowa zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Komisję Społeczno-Techniczną. Komisja Społeczno-Techniczna projekt uchwały na druku numer 732 zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Poproszę Komisję Gospodarczą o opinię. Komisja Gospodarcza również projekt uchwały na druku numer 732 zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję i proszę Komisję Obywatelską. Projekt uchwały na druku 732 Komisja Obywatelska zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Otwieram dyskusję w tym punkcie.
Nie widzę i nie słyszę żadnych zgłoszeń, wobec tego pan przewodniczący Komisji Budżetowej, tak? No jeszcze nie zdążyłem zamknąć dyskusji. Bardzo proszę. Przepraszam, że tak na ostatnią chwilę, a może tytułem wyjaśnienia. Zakup tych trzech nieruchomości dotyczy zakupu nieruchomości, na których jest umiejscowiona infrastruktura wodociągowa, a jedna ostatnia procedowana akurat projekt uchwały dotyczy dojazdu, działki pod drogę dojazdową do tej infrastruktury. Dziękuję. Tak, to jest prawda, jak najbardziej. Dziękuję za tą wypowiedź. Rozumiem, że mogę już teraz zamknąć dyskusję, tak? No nie ścigajcie się panowie radni, bo to można przekroczyć prędkość. Dobrze, zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowania. Głosujemy uchwałę w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Duchnicach. Druk 732, powiem głośno, bo mamy takie same tytuły. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje, proszę wcisnąć odpowiedni przycisk. Zamykam głosowanie. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Wszyscy radni jednogłośnie opowiedzieli się za tąże uchwałą, za przyjęciem jej i zapisujemy pod numerem 76/693/24. Teraz punkt 8 dzisiejszego posiedzenia. Na druku 725 został złożony projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na dożywianie w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2024-2028. Poproszę panią przewodniczącą Komisji Obywatelskiej o przedstawienie opinii. Projekt uchwały na druku 725 Komisja Obywatelska zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Poproszę Komisję Gospodarczą o opinię. Komisja Gospodarcza również projekt uchwały na druku nr 725 zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Poproszę Komisję Społeczno-Techniczną o przedstawienie opinii. Komisja Społeczno-Techniczna projekt uchwały na druku nr 725 zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję i wszystko podsumuje pan przewodniczący Komisji Budżetowej. Komisja Budżetowa projekt uchwały na druku nr 725 zaopiniowała pozytywnie. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń, nie słyszę zgłoszeń do dyskusji. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Głosujemy uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na dożywianie w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2024-2028. Kto z państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę wcisnąć odpowiedni przycisk. Zamykam głosowanie. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Wszyscy radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem tejże uchwały i zapisujemy ją pod numerem 76/694/24. Teraz przechodzę do punktu 9. Jest to projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2024-2028. Jest to druk numer 726 i bardzo proszę Komisję Obywatelską o przedstawienie opinii. Projekt uchwały na druku 726 Komisja Obywatelska zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Poproszę Komisję Gospodarczą o przedstawienie opinii. Komisja Gospodarcza również projekt uchwały na druku nr 726 zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Komisję Społeczno-Techniczną o opinię. Komisja Społeczno-Techniczna projekt uchwały na druku 726 zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. I Komisja Budżetowa. Komisja Budżetowa również projekt uchwały na druku nr 726 zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń i nie słyszę zgłoszeń. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Głosujemy uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2024-2028. Kto z państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę wcisnąć odpowiedni przycisk.
Zamykam głosowanie. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Wszyscy radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem tej uchwały. Zapisujemy ją pod numerem 76 łamane przez 695 łamane przez 24. Teraz szybciutko biegnę do punktu 10. Jest to projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia przedszkola publicznego nr 3 w Ożarowie Mazowieckim poprzez zmianę siedziby prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Jest to druk nr 728. Poproszę Komisję Obywatelską o przedstawienie opinii. Projekt uchwały na druku 728 Komisja Obywatelska zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Poproszę Komisję Gospodarczą o przedstawienie opinii. Komisja Gospodarcza, podobnie jak Komisja Obywatelska, projekt ten zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Poproszę Komisję Społeczno-Techniczną. Komisja Społeczno-Techniczna projekt uchwały na druku 728 zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. I Komisja Budżetowa. Komisja Budżetowa projekt uchwały na druku nr 728 zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Nie widzę zgłoszeń, nie słyszę zgłoszeń. Zamykam dyskusję i przystępujemy do głosowania. A głosować będziemy uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia przedszkola publicznego nr 3 w Ożarowie Mazowieckim poprzez zmianę siedziby prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje, proszę wcisnąć odpowiedni przycisk. Zamykam głosowanie. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Wszyscy radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem tejże uchwały i zapisujemy ją pod numerem 76 łamane przez 696 łamane przez 24. Przechodzę do punktu 11. Jest to projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia szkoły podstawowej w Umiastowie poprzez zmianę struktury organizacyjnej. Jest to druk nr 729 i jako pierwsza przedstawi opinię Komisja Obywatelska. Projekt uchwały na druku 729 Komisja Obywatelska zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Poproszę Komisję Gospodarczą o przedstawienie opinii. Komisja Gospodarcza również projekt uchwały na druku nr 729 zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Poproszę Komisję Społeczno-Techniczną o przedstawienie opinii. Komisja Społeczno-Techniczna projekt uchwały na druku nr 729 zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. I Komisja Budżetowa. Komisja Budżetowa projekt uchwały na druku nr 729 zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję i uprzedzając wyścig panów przewodniczących powiem, że zmienia się struktura szkoły od 1 września w związku z oddaniem, zbliżającym się oddaniem do użytkowania nowego pawilonu. Szkoła w Umiastowie, która do tej pory miała strukturę 1-3, przekształca się w szkołę 1-8 od 1 września. Burmistrz Paweł Kanc. Dobrze, pan przewodniczący Komisji Budżetowej. A dziękuję bardzo. Ja dodam tylko, że bo nie zdążyłem akurat w poprzednim punkcie. On pan przewodniczący tak troszkę pogonił, ale zbliżamy się też wielkimi krokami do zakończenia realizacji budowy przedszkola przy ulicy Tęczowej, co będzie związane z reorganizacją pracy przedszkola przy ulicy Lipowej. A w związku z wymogami ustawowymi trzeba podjąć te uchwały intencyjne, żeby z formalnością stało się zadość. Zmieścić się w ustawowym terminie, tak który jest. Się zbliża wielkimi krokami. A jednak. Bardzo proszę, burmistrz. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowny panie przewodniczący Komisji Budżetowej, niejako w nawiązaniu do pana ostatniej wypowiedzi, chciałem tylko dodać, że dzisiaj rozmawiałem z generalnym wykonawcą, ponieważ część społeczności jest zaniepokojona, że to przedszkole nie będzie oddane w terminie, ale część, zdecydowana większość społeczności jest przekonana, że będzie. Pan generalny wykonawca zapewnił mnie, że nie ma żadnego zagrożenia terminu i tej wersji się trzymam. Dziękuję bardzo.
Dobrze, dziękuję za tą wypowiedź. Dyskusji, dobrze, przepraszam. Chwila nieuwagi. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji? No dobrze, to w takim razie zamykam dyskusję i przystępujemy do głosowania. Będziemy głosować uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia szkoły podstawowej w Umiastowie poprzez zmianę struktury organizacyjnej. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje, proszę wcisnąć odpowiedni przycisk. Zamykam głosowanie. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Wszyscy radni jednogłośnie poparli tą uchwałę. W związku z tym zapisujemy ją pod numerem 76 łamane przez 697 łamane przez 24. Chciałem 12 powiedzieć. Punkt 12. Druk numer 727. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim na lata 2024-2028. Bardzo proszę Komisję Gospodarczą o przedstawienie opinii. Komisja Gospodarcza projekt uchwały na druku numer 727 zaopiniowała pozytywnie wraz z przedłożoną autopoprawką. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Proszę Komisję Społeczno-Techniczną o przedstawienie opinii. Komisja Społeczno-Techniczna projekt uchwały na druku 727 zaopiniowała pozytywnie wraz z autopoprawką. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Proszę Komisję Budżetową o opinię. Komisja Budżetowa również projekt uchwały na druku numer 727 zaopiniowała pozytywnie wraz z przedłożoną autopoprawką. Dziękuję. Dziękuję i poproszę Komisję Obywatelską o przedstawienie opinii. Projekt uchwały na druku 727 wraz z autopoprawką Komisja Obywatelska zaopiniowała pozytywnie. Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję w tym punkcie i tutaj od razu jako pierwszy zgłosił się burmistrz, bo mamy autopoprawkę, tak jak Państwo już czytali w swoich opiniach. Bardzo proszę o przedstawienie tejże autopoprawki. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, autopoprawka. Na wniosek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, instytucji opiniującej projekt Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim na lata 2024-2028, wnioskuję o wprowadzenie zmiany w omawianym planie w następującym zakresie. Na stronie 24 planu w miejsce zapisu po zrealizowaniu wszystkich inwestycji ujętych w planie przy podjętych działaniach przez gminę Żarów Mazowiecki polegających na egzekwowaniu obowiązku przyłączania nieruchomości będących w zasięgu sieci kanalizacji sanitarnej do tych sieci współczynnik skanalizowania na terenie całej gminy wyniesie 81%. Na koniec 2022 roku współczynnik skanalizowania gminy wynosił 78%. Wprowadza się zapis po zrealizowaniu wszystkich inwestycji ujętych w planie przy podjętych działaniach przez gminę Ożarów Mazowiecki polegających na egzekwowaniu obowiązku przyłączania nieruchomości będących w zasięgu sieci kanalizacji sanitarnej do tych sieci współczynnik skanalizowania na obszarach aglomeracji wzrośnie około 2%. Inwestycje wskazane w wieloletnim planie mają na celu poprawę skuteczności odprowadzenia ścieków z obszarów skanalizowanych. Proponowane zmiany zapisów w wieloletnim planie zostały omówione na komisjach Rady Miejskiej i uzyskały pozytywną opinię. Dziękuję za uwagę. Dobrze, dziękuję. Tyle autopoprawki. Z korespondencji mailowej wiem, że chciał zabrać głos w tym punkcie sołtys Jawczyc, pan Janusz Biernacki. Panie Januszu, bardzo proszę, mównica jest dla pana. Witam serdecznie wszystkich tutaj zebranych. Witam i te osoby, które nas oglądają dzisiaj we własnych domach. Zwracam się do mieszkańców Jawczyc, którzy też zapewne są na pewno zainteresowani, że jako sołtys mam okazję przeczytać państwa, czyli mieszkańców, opinię odnośnie tego punktu. Oto niniejsze oświadczenie. My, mieszkańcy Jawczyc,
Prosimy serdecznie wszystkich radnych Rady Miejskiej Ozarowa Mazowieckiego zebranych dzisiaj na 76. sesji Rady Miejskiej o umieszczenie w projekcie uchwały zadania pod nazwą Budowa kanalizacji w Jawczycach w latach 2025-2028. Uchwalenie uchwały w obecnym kształcie, czyli bez tej poprawki, bez umieszczenia w niej dodatkowego zapisu zadania pod nazwą Budowa kanalizacji w Jawczycach w latach 25-28 pozbawi mieszkańców Jawczyc dostępu do kanalizacji na czas nieokreślony. Brak takiego zapisu to brak podstawy prawnej dla nowo wybranego burmistrza do zgromadzenia i wydatkowania środków własnych gminy na ten cel. Przekreśli nadzieję mieszkańców na korzystanie ze zdobyczy drugiej połowy XX wieku w latach XX, XXI wieku. Jak wiadomo, istnieją dwa rodzaje finansowania inwestycji gminnych ze środków majątkowych. Pierwszy, dotacje zewnętrzne, czyli środki Unii Europejskiej, Rządowego Funduszu Polski Ład lub w punkcie drugim środki własne gminy. W pierwszym przypadku podstawą ich otrzymania jest zawarcie odpowiednich umów lub zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie projektów. Zadania z zapewnionym finansowaniem zewnętrznym gmina umieszcza w wieloletniej prognozie finansowej gminy. Brak zapisu zadania pod nazwą Budowa kanalizacji w Jawczycach na lata 25-28 w załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 24-34 uchwalonej wraz z budżetem na 24 rok świadczy, że gmina nie otrzymała dotacji zewnętrznej na ten cel. Stąd wiadomo, że jedynym źródłem finansowania budowy kanalizacji w Jawczycach pozostają środki własne gminy. Gmina nasza przygotowała plan wydatków na lata 24-28 pod nazwą Zadania kanalizacyjne gminy Ozarowa Mazowieckiego na lata 24-28. Celem uchwalenia na tej sesji Rady Miasta Ozarowa Mazowieckiego. Zabrakło w nim zadania pod nazwą Budowa kanalizacji w Jawczycach w latach 25-28. Brak zapisu zabrania burmistrzowi finansowania budowy kanalizacji w Jawczycach we wskazanym okresie. Jedynym wyjściem z istniejącej sytuacji jest umieszczenie w planie zadania kanalizacyjne gminy na lata 24-28 zadania o nazwie Budowa kanalizacji w Jawczycach w latach 25-28 wzorem istniejącego zapisu dla sołectwa polskie. Wszystkich radnych Rady Miejskiej Ozarowa Mazowieckiego gorąco proszę o przegłosowanie takiego zapisu tej uchwale dzisiejszej mieszkańcy Jawczyc wraz z Radą Sołecką i Sołtysem. Dziękuję za uwagę. Od siebie, jeżeli pan przewodniczący pozwoli, stwierdzam, że tak poważny projekt, jak kanalizacja w Jawczycach, teoretycznie nie może istnieć w czasie nieokreślonym. Musi mieć jakiś termin realizacji.
tutaj, korzystając z materiałów BIP, czyli informacji publicznej, nie znalazłem odnośnika, który by powiedział, że kanalizacja w latach 24-28 dla Jawczyc ruszy budowa. Rozumiem dzisiejszą autopoprawkę. Dziękuję za nią i liczę w imieniu i własnym, i Rady Sołeckiej, i mieszkańców, że losy finansowe tej kanalizacji potoczą się pomyślnie dla mieszkańców. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję panie sołtysie. W dniu dzisiejszym, tak w kwestii formalno-organizacyjnej, zaraz oddam głos do państwa dyspozycji. Macie państwo przed sobą treść wystąpienia pana sołtysa. Wpłynęło to drogą mailową dzisiaj do mnie i pan sołtys rozdał państwu. My to przyjmiemy, zarejestrujemy w Biurze Rady Miejskiej, tylko chciałem powiedzieć głośno, żeby to wybrzmiało. Pan sołtys zwraca się w imieniu mieszkańców Rady Sołeckiej i swoim własnym, natomiast zapomniał dołączyć jakiegokolwiek podpisu pod tym pismem. To tak w kwestii formalnej. Wnioski może składać radny, wnioski może składać autor uchwały, autorem uchwały jest burmistrz, a teraz oddaję już głos państwu. Zgłaszał się pan radny Jan Mikołajczyk. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni radni, szanowni wszyscy zebrani na tej sali i przed telewizorami, wszyscy, którzy nas oglądają lub będą oglądać w przyszłości. Procedujemy uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zakładów wodociągów i kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim na lata 2024-2028. Pozwolicie państwo, że przeczytam urywek z podstawy prawnej do tej uchwały. Obowiązek sporządzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych wynika z przepisu artykułu 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, zwanej dalej ustawą. Plan opracowuje przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, uwzględniając swoje uwarunkowania techniczne i ekonomiczne działalności. Jednocześnie zgodnie z artykułem 15 ustęp 1 ustawy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane zapewnić realizację budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w zakresie uzgodnionym z wieloletnim planem rozwoju i modernizacji. Nie zwalnia to gmin z realizacji ich zadań w tym zakresie i nie oznacza to także przeniesienia tych zadań na przedsiębiorstwo. Podkreślam jeszcze raz, nie zwalnia to gmin z realizacji ich zadań w tym zakresie i nie oznacza to także przeniesienia tych zadań na przedsiębiorstwo. Zobowiązuje natomiast przedsiębiorstwo do realizacji zadań ze środków będących w jego posiadaniu i ponadto wyszczególnionych w uchwalonym planie. Zapis ten wyraźnie mówi, że plany, które ma gmina na temat budowy kanalizacji, nie muszą być zawarte w tym
projekcie w sprawie uchwalenia wieloletniego planu. Bo Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim nie jest przedsiębiorstwem. Jest jednostką budżetową. Wszelkie inwestycje wykonuje gmina. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w ramach własnych środków tylko konserwuje i utrzymuje w ruchu technicznym wodociągi i kanalizacje. Pierwsze co, jak przeczytałem ten projekt ustawy w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwojowego, mnie to też podniosło ciśnienie. Patrzę, nie ma kanalizacji w Jawczycach, o którym się mówi. Ale zanim ja zabiorę publicznie głos, to staram się sprawę najpierw wyjaśnić. Była komisja bo przed sesjami są komisje opiniujące, komisja społeczno-techniczna, razem z komisją budżetową obradowała. Ten temat był szeroko omawiany i kwestie były wyjaśnione. Program ten, który jest tworzony, on jest potrzebny Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji do ustalenia stawek wodnych za wodę i za ścieki. Dla gminy jest niezbędny do pozyskiwania środków zewnętrznych na budowę kanalizacji i wodociągu. Na dzień dzisiejszy środki zewnętrzne możemy pozyskać tylko na budowę wodociągów związane z wodociągami, a nie z kanalizacją. Na dzień dzisiejszy nie ma programów, które by dofinansowały budowę kanalizacji. Więc umieszczenie tego zadania w tym projekcie jest istotne tylko ze względów politycznych. Natomiast nie ma żadnego znaczenia na wykonanie tego zadania, bo ono już jest stworzone, jest opracowany projekt, będzie opracowany projekt, będą pozwolenia na budowę, wystąpi, dalej się będzie realizowane. Takie są założenia odnośnie kanalizacji w Jawczycach, w Morach i Konotopie. Mając tą wiedzę, po komisjach opiniujących, rozmawiałem z sołtysem Jawczyc, panem Biernackim. W dość długiej rozmowie próbowałem wyjaśnić, na czym ta cała sprawa polega i że budowa kanalizacji w Jawczycach poprzez ten projekt nie jest zagrożona. Pan sołtys upierał się, żebym się zabrał głos w tej sprawie. Powiedziałem, że owszem, odpowiem, ale po sesji. Na sesji będzie wytłumaczenie. I potem mogę na Facebooku zawrzeć wyjaśnienia. Ja Facebooka nie mam. Na nim nie piszę. Czasami go przeglądam, te, które są publiczne. Nie mam i nie mam zamiaru go mieć. Bo to, co się wypisuje, to nie za bardzo mi to pasuje. Każdy robi, jak uważa. Ja taką mam zasadę. Ale obiecałem zawrzeć wyjaśnienie. Y
I niestety na drugi dzień po naszej rozmowie, a rozmawiałem również z przewodniczącym Rady Sołeckiej z Jawczyc i przedstawiłem to samo, co sołtysowi. I na drugi dzień ukazuje się na Facebooku post. Pozwolicie państwo, że przeczytam. Bo jestem zobowiązany do publicznego ustosunkowania się do niniejszego postu. A więc się ustosunkuję. Ustosunkuję się publicznie. Nie na Facebooku, ustosunkuję się dzisiaj. To jest publiczne miejsce. Jest zapisane, zarejestrowane. Chciałoby się sołtysowi zadać tutaj pytania do burmistrza, pana Pawła Kanclerza. Dlaczego? Od września ubiegłego roku czeka i chyba się nie doczeka. Na obiecane mi przez burmistrza spotkanie osobiste z sołtysem, kierownikiem jednostki pomocniczej. Patrząc z perspektywy wygrania tegorocznych wyborów na burmistrza przez pana Pawła Kanclerza, to sygnał z jego strony dla mieszkańców Jawczyc, że w czasie swojej kadencji w latach 2024-2028 nie jest zainteresowany budową kanalizacji w Jawczycach. Przemawia również za tym fakt, że gmina nie wystąpiła do marszałka województwa mazowieckiego o zabezpieczenie dotacji z Unii Europejskiej na powyższe zadania po 2024 roku. Przynajmniej brak mi takiej wiadomości. Brak mi wiadomości, ale pisze, nie wystąpiła. Manipulacja. W tej sytuacji widzę konieczność pytań do drugiego radnego, pana Jana Mikołajczyka z Broniusz. Jest pan najbliżej burmistrza, radnym, o długoletnim stażu samorządowca, przewodniczącym Komisji Społeczno-Technicznej Rady Miasta, komisji jednej z najważniejszych, władnej przede wszystkim w imieniu Rady Miasta ustalać kierunki rozwoju gminy, w tym inwestycje dla Jawczyc. Jakie pan podjął działania w naszym imieniu, w imieniu pana wyborców? Bycie przewodniczącym Komisji Społeczno-Technicznej jest świetną możliwością inicjatyw na rzecz mieszkańców Jawczyc. Dlaczego tak żywotne zamierzenie inwestycyjne jak budowa kanalizacji w Jawczyczach nie została ujęta w budżecie na 2024 rok? Odniosę się do tego. Bo pana komisja i pan też była przeciw. Zaakceptował pan sytuację braku pozycji i nakładów finansowych na budowę kanalizacji Jawczyc w wieloletniej prognozie finansowej gminy. Czy jako radny Jan Mikołajczyk, a zarazem przewodniczący Komisji Społeczno-Technicznej, wniesie pan sprzeciw do braku pozycji budowy kanalizacji Jawczyc w zadaniach projektu? Zadania kanalizacyjne gminy Ożarów Mazowieckich na lata 2024-2028. Te wszystkie przytoczone przeze mnie dokumenty powstały na terenie gminy. Czy powie pan, że nic o nich nie wiedział? Czy miał pan świadomość o ich skutkach dla mieszkańców Jawczyc? Czy informował pan zawczasu sołtysa Jawczyc o takich zamiarach gminy? Wyjaśnił przyczyny, by on przekazał je mieszkańcom? Może sołtysowi nie są znane pana działania na rzecz mieszkańców Jawczyc. Może powyższe słowa moje są dla pana krzywdzące. Bardzo proszę o publiczne ustosunkowanie się do niższego postu.
ale w tym miejscu serdecznie dziękuję radnemu Marcinowi Sowickiemu za dotychczasowe działania na rzecz mieszkańców. Mam nadzieję, że pana wysiłki jako radnego zostaną docenione nie tylko przez mieszkańców i sołtysa Jawrzyc. I ukazuje się w tym samym czasie, trochę wcześniej, z godzinkę, post Marcina Sowickiego. Gmina przygotowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zakładu wodociągów i kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim na lata 2024-2028. Pośród zaplanowanych zadań zabrakło budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Jawrzycach i Morach, dla której opracowanie kompletnej dokumentacji trwa od 2021 roku. Dlaczego ta inwestycja, ta długo oczekiwana przez mieszkańców, dla której do końca zabiegałem o zabezpieczenie środków w budżecie gminy na 2024 rok, nie znalazła się w planie zadań kanalizacyjnych na najbliższe lata? Nie wiem. Dla mnie decyzja całkowicie niezrozumiała i ogromne rozczarowanie. Przypomnę, ten post ukazał się po odbytych komisjach opiniujących na sesji. Natomiast słyszę z opinii Komisji Gospodarczej, w której występuje, uczestniczy radny Marcin Sowicki, że decyzja jest pozytywna. Nie ma ani jednego słowa z zastrzeżeniem. Dlaczego? Albo nie zrozumiał i nie było tam dyskusji, nie byłem na komisji gospodarczej, więc nie wiem, jaka się tam dyskusja odbyła. I dopiero później przekazał mu kolega Grzegorz Karol, że na naszej komisji się odbywała taka dyskusja. A wybory tuż, tuż, więc trzeba działać. Więc piszę posty. Zaczynam kampanię wyborczą. A kampanię wyborczą zaczynałem jeszcze wcześniej. Dziwi mnie. Ja rozumiem sołtysa, mieszkańców Jawrzyc, że im ten program podniósł ciśnienie. Nie na początku też podniósł, dopóki nie poznałem przyczyn i jakie to rodzi skutki. Nie rodzi dla Jawrzyc żadnych skutków. Przypomnę państwu i również radnemu Marcinowi Sowickiemu uchwałę numer 37 łamane przez 356 łamane na 21 z dnia 25 marca 2021 roku. Sprawa uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacji sanitarnych zakładów wodociągów i kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim na lata 2021-2024. I sprawdziłem głosowanie za tą uchwałę. 21 radnych głosowało, wszyscy zagłosowali za. A co tam było w tej uchwale? Między innymi różnie dotyczyło budowy kanalizacji w Konotopie. I tego zadania w tym programie nie było. Uchwała podjęta 25 marca 2021
2021 roku. Mieszkańcy Konotopy, jak się o tym dowiedzieli, też im to podniosło ciśnienie. Pani sołtys z Konotopy również do mnie od razu dzwoniła, jak tylko to przeczytała. Mówi, panie Janku, ratuj. Nie ma nic. Mówię, na spokojnie, będzie komisja opiniująca, wyjaśnimy sprawę. Nie musiałem ratować. Sprawa została wyjaśniona podobnie tak jak na tej komisji opiniującej. 4 lata. Zapomnieliśmy, co było. A kanalizacja jest. A kanalizacja w Konotopie rozpoczęła się 1 lipca 2021. 4 miesiące później. Nie przeszkodziło to, że nie było kanalizacji ujętego zadania w programie wodociągu, bo nie oni są odbudowy. Bo jest istotne to zdanie w podstawie prawnej. Nie zwalnia to gmin z realizacji ich zadań w tym zakresie. Nie oznacza to także przeniesienia tych zadań na przedsiębiorstwo. Budowa, kanalizacja i wszystkich innych zadań jest w gestii gminy. I ja jako radny, wieloletni radny, o tym wiem. Jak nie wiem, to najpierw się dowiem i nie upubliczniam tego i nie podburzam społeczeństwa, bo nie w tym rzecz, żeby podnieść ciśnienie wszystkim mieszkańcom. Tylko żeby prawdę powiedzieć. Tylko trzeba przedstawić rzeczywistą prawdę, jaka jest. Chwileczkę. To jest jedna. Aha. Miałem się odnieść do tych wszystkich pytań, więc się odniosę, bo na razie się odniosłem tylko do sprawy. Zapytuje mnie pan, panie sołtysie, o dlaczego moja komisja społeczno-techniczna i ja jako radny Jan Mikołajczyk głosował przeciw nieumieszczeniu zadania kanalizacji w budżecie na rok 2024. Że głosowałem za takim budżetem, jaki był. Jestem radnym trzecią kadencję. Pierwsza kadencja moja była niepełna, 2 lata i teraz 2 pełne. W mojej karierze radnego to jest drugi budżet, dopiero drugi budżet, który jest budżetem zrównoważonym, gdzie nie wydajemy więcej niż mamy. Nie zaciągamy kredytów po to, żeby wykonać inwestycje, a mimo to 50 milionów na inwestycje w tym budżecie jest przeznaczone. I przede wszystkim są to inwestycje, które należy dokończyć. Czyż nieroztropnym było przez burmistrza zaplanowanie tego, właśnie tego budżetu zrównoważonego? Bo jest koniec kadencji i następny burmistrz, który przyjdzie, i następna rada miejsc, która przyjdzie, będzie miała otwarte pole do działania. Właśnie również otwarte pole, żeby zainwestować w kanalizację na Jawczycach, o której się nie mówi, że ona nie będzie. Bo nigdzie to nie jest zapisane, że kanalizacji na Jawczycach nie będzie. Że mogła powstać kanalizacja na Jawczycach, trzeba było na to troszeczkę poczekać. A poczekać należało z tego względu,
że aglomerację Bronisze obsługiwała oczyszczalnia rynku hurtowego w Broniszach, która była wybudowana na potrzeby rynku hurtowego w Broniszach z małym zapasem. A do tej oczyszczalni podłączone zostały najpierw Bronisze, ponieważ już miały swoją kanalizację jako osiedle, a nie wieś. I potem później wieś, znaczy kanalizacja, wiadomo, co roku się rozrasta. I ta oczyszczalnia w Broniszach przekroczyła już wszelkie zdolności produkcyjne, które miała. To już podłączenie każdych następnych odbiorców groziło tam katastrofą ekologiczną. Ona już nie była w stanie oczyszczać, a tylko podczyszczała. Więc trzeba było podjąć inne działania, które by umożliwiły rozbudowę kanalizacji w aglomeracji Bronisze, szeroko pojętej, a więc Konotopy, Jawczyc, Mor. I w tym celu został wybudowany kanał tłoczny, który skierował ścieki na Warszawę. I roztworzył nam dopiero możliwości inwestycyjne w budowę dalszej kanalizacji. W 23 roku ukończono kanalizację w Konotopie. W tym roku mieszkańcy będą się mogli podłączyć do niej. Rozpoczęto w 2021 roku projekt kanalizacji dla Jawczyc, Mor i części Konotopy za trasą S8. Po co rozpoczęto? Ano po to, żeby wybudować kanalizację. Nie po to się robi projekt, żeby go wrzucić do szafy. Tylko trzeba niestety troszeczkę cierpliwości. Przesuwa się termin wykonania tego projektu, ale są ku temu obiektywne przyczyny, o czym pewnie powie pan burmistrz. I te wiadomości są przekazane dla mieszkańców. Tylko nie wiem, dlaczego pan sołtys nie chce tego przyjąć do wiadomości. Bo rozumieć podejrzewam, że rozumie, tylko nie chce przyjąć do wiadomości i ciągle podsyca, a pan radny Marcin Sowicki podkręca spiralę, podnosi ciśnienie wszystkim mieszkańcom. Czy im to pomoże? Jakie jest zainteresowanie tych mieszkańców Jawczyc? Czy tak bardzo się przyjmują tą wojenką sołtysa, że ich dzisiaj nie ma? Panie przewodniczący, to nie jest na temat. Nie. Bardzo proszę, panie sołtysie, nikt panu nie przeszkadzał w wypowiedzi. Bardzo proszę usiąść i pozwolić dokończyć radnemu wypowiedź. To jest na temat, bo pan mnie wezwał do odpowiedzi publicznej. Więc publicznie panu i mieszkańcom Jawczyc odpowiadam. A więc dlatego zagłosowałem za tym budżetem, bo to był budżet zrównoważony i otwiera możliwości na następne lata. Nie można ciągle inwestować, bo można się znaleźć w pułapce kredytowej. A kto się w niej znalazł, to zna skutki, do czego to prowadzi. Więc należy do tych spraw podchodzić rozważnie. W dodatku wprowadzenie kanalizacji do budżetu na rok 2024 wiązało się trochę z ryzykiem, bo jeszcze nie mamy projektu i nie mamy pozwolenia na budowę. Ale to wcale nie znaczy,
że nie można w ciągu roku dokonywać zmian budżetowych. Takie zmiany zawsze się dokonuje. Nie od pierwszy dzień jestem radny, wiem, że takie zmiany się dokonuje, do niektórych spraw podchodzę na spokojnie. Natomiast muszę się tu jeszcze odnieść do kolegi radnego Marcina Sowickiego, który dokładnie wie, że jako radny zmiany do budżetu to można wprowadzić do dnia 7 grudnia, bo o tym mówi uchwała Rady Miejskiej z 2010 roku. I w protokołach Komisji Gospodarczej, w której radny Marcin Sowicki uczestniczy, nie ma żadnej wzmianki na temat budowy kanalizacji. Natomiast raptownie na dzień przed sesją pojawia się autopoprawka, że minął termin do wprowadzenia zmian do budżetu, to autopoprawka przedstawiana jest przez klub PiS. Ale jakoś w poście, który się ukazuje na stronie, kolega radny Marcin zapomniał napisać, albo specjalnie nie napisał, że tą poprawkę wnosił klub PiS, a nie ja zabiegałem i ja wnosiłem autopoprawki. To jest manipulacja znowu. Dzisiaj, następniejsze są pytania. Jest pytanie, czy ja jako radny Jan Mikołajczyk, a zarazem przewodniczący Komisji Społeczno-Technicznej wniosę sprzeciw do braku pozycji budowy kanalizacji Jawczy w zadaniach projektu? Odpowiadam panu. Ja jako radny Jan Mikołajczyk, a zarazem przewodniczący Komisji Społeczno-Technicznej nie wniosę tego sprzeciwu. A nie wniosę go z tego powodu, że składałem ślubowanie. Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej ojczyzny i jej mieszkańców. Przepraszam, mojej gminy i jej mieszkańców. Dobro mojej gminy i jej mieszkańców, czyli wszystkich mieszkańców, nie tylko mieszkańców Jawczyc. Natomiast nieuchwalenie tej uchwały dzisiaj, niepodjęcie uchwały tej dzisiaj skutkuje tym, żebyśmy zamknęli drogę o ubieganie się o dofinansowanie ze środków publicznych, środków zewnętrznych do budowy wodociągów na terenie gminy. A taki wniosek można złożyć do 31 stycznia. Dzisiaj mamy 30. Jeżeli się sprzeciwimy jako radni, bo chcemy wnieść tą poprawkę, a żeby wnieść poprawkę tego typu, musi to być zatwierdzone jeszcze przez Wody Polskie, to mamy co najmniej miesiąc w plecy. I pieniądze, które możemy pozyskać dla gminy, przechodzą nam koło nosa. Zamykamy sobie możliwość, czy je uzyskamy, czy nie, tego nie wiem i tego nie wie nikt, bo wniosek dopiero gmina będzie składała.
ale nie możemy sobie tej drogi zamknąć. Dlatego nie wniosę sprzeciwu do tej uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani radny za wypowiedź w kwestii ad vocem, chociaż nie był wymieniony literalnie z imienia i z nazwiska, ale obiecał, że się w dwóch zdaniach zmieści, w dwóch i pół, pan przewodniczący Komisji Gospodarczej Sławomir Kowalski. Czas pracuje na twoją niekorzyść. Dziękuję bardzo. Nie, dobrze, bo ja zapomniałem głos udzielić, dobrze. Dziękuję bardzo, dosłownie króciutko chciałem się tylko odnieść, bo nie byłbym sobą, gdybym tego nie zrobił. Na komisjach opiniujących projekt budżetu na rok 2024 na jedno z posiedzeń przybył właśnie pan sołtys Jawczyc jakby z zarzutami, że Jawczyce są kompetentnie pomijane przy jakichkolwiek inwestycjach. No poruszył różne tematy, między innymi i kwestie kanalizacji w Jawczycach i ich etapowości i tak dalej. My się pochyliliśmy nad tą kwestią, wyjaśniliśmy to z burmistrzem, z naczelnikiem Wydziału Inwestycji i Remontów pod kątem wprowadzenia tego zadania do budżetu na ten rok. Jednak odstąpiliśmy z uwagi na fakt, że projekt ten jest w kwestii opracowywania, znaczy inwestycja jest w kwestii opracowania projektu. Trwają prace nad tym. Po wykonaniu projektu zostaną określone etapy realizacji z zabezpieczeniem środków finansowych, więc ten temat był tutaj jasno określony w naszym protokole. Czyli nie to, że rezygnujemy z realizacji tego zadania całkowicie, tylko zgodnie z procedurą projekt, etapy i zabezpieczenie środków. Dziękuję. Tak jest, dobrze, dziękuję. W następnej kolejności był burmistrz Paweł Kanclerz, bardzo proszę. Później Marcin Sowicki i Kamil Bednarski. Taka była kolejność. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, mam prośbę, aby po mnie mogli zabrać głos merytoryczni pracownicy. Ja oczywiście to spuentuję, to wydarzenie dzisiejsze we właściwym momencie, natomiast powiem tak. No rozhulał nam się pan sołtys, kierownik jednostki pomocniczej. Funkcjonuje poza wszelkim trybem, poza wszelkim przepisem, poza moją wyobraźnią samorządową. Ja już pomijam, bo no pan nie jest w stanie mnie jakoś szczególnie dotknąć, że ten wniosek, oświadczenie, jakbyśmy to nazwali, skierowane jest do radnych z całym szacunkiem oczywiście do Wysokiej Rady, a nie do autora projektu uchwały i jednoosobowego zarządu gminy. Nie kierownika jednostki pomocniczej, tylko burmistrza gminy Ożarów Mazowiecki. Do tych zaczepek, których pan nie żałował w tym poście, do którego odnosił się pan radny Jan Mikołajczyk i również do nawoływania pana Jarka Bochanka do zwołania nadzwyczajnego zebrania wiejskiego. Nie wiem w jakim trybie, dlatego pytam, niech pan się przygotuje do odpowiedzi, bo chciałbym ten tryb poznać. Odniosę się w swoim czasie, bo czas te występy pomału kończyć, bo tak to trzeba zacząć traktować. Natomiast nigdy nie pozwolę, gdyby to miał być mój ostatni dzień jako burmistrza, żebyście sobie państwo, ktokolwiek z was, hasał po kompetencjach pracowników urzędu. Bo przygotowanie całej dokumentacji, projektu, pomysłu, składanie wniosków, to jest tytaniczna praca. I za chwilę to udowodnimy. Opowie o tym pan burmistrz Skarżyński. Opowie o procedurze składania wniosków i tego mitycznego wniosku, którego rzekomo nie złożyliśmy, pani burmistrz Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak. Bo niuanse dotyczące samej uchwały doskonale wyjaśnił pan radny Mikołajczyk. A ja sobie to pozwolę w tym module urzędniczym spuentować. Dziękuję bardzo. A jeszcze powiem jeszcze jedno. No, mówienie i pisanie o sobie w trzeciej osobie. Jesteśmy już królestwem, czy Jawczyce stały się autonomią, księstwem? Pan burmistrz Dariusz Skarżyński w kwestii tytułem technicznych wyjaśnień.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Gmina 2 listopada 2021 roku podpisała umowę na wykonanie dokumentacji technicznych w czterech częściach. Części kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolskie z terminem do drugiego, wszystkie z takim samym terminem do 2 listopada 2022 roku. Był to rok czasu. Część B sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mory, o której tutaj nie padło żadne, no praktycznie mówiąc żadne słowo, a pan sołtys wsi Mory również jest tutaj obecny. Część C, sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jawczyce, etap pierwszy, i sieć wodociągowa w miejscowości Mory. W międzyczasie zostały wprowadzone aneksy do tych umów ze względu na trudności, jakie napotykamy na drodze przygotowania dokumentacji, o których za chwilkę powiem. I to był aneks numer 1 do tych umów z terminem wykonania, również wszystkie jednakowy, 31 sierpnia 2023 roku. Dwie z tych umów zostały wykonane. I aneks numer 2 z terminem wykonania sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mory z przesunięciem na rok 15 grudzień 2024 i sieci sanitarnej w miejscowości Jawczyce również na 15 grudzień. Aktualnie część A, czyli sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolskie, dokumentacja została wykonana i zakończona pozwoleniem na budowę z dnia 1 sierpnia 2023 roku. I część D, sieć wodociągowa w miejscowości Mory, również uzyskała pozwolenie na budowę i została zakończona. Pierwsze pozwolenie decyzji wojewody była dnia 4 lipca 2023 roku, a część starosty 19 maja 2023 roku. I te z tych czterech zadań dwa zostały wykonane w tych terminach aneksowanych. Natomiast dwa są dalej tematy opracowywane. W dniu 15 grudnia 2022 roku została podpisana umowa dodatkowa na wykonanie drugiej części kanalizacji w miejscowości Jawczyce z terminem wykonania do 15 grudnia 2023 roku. I do tej umowy również został wprowadzony aneks z terminem wykonania 15 grudzień 2024 roku. I na dzień dzisiejszy oba te terminy wykonania mamy jakby potwierdzone przez wykonawcę projektu, o ile się nie wydarzy coś po drodze. A teraz pokrótce przedstawię Państwu, jakie trudności z wykonaniem dokumentacji i dlaczego tak się to długo ciągnie. Oczywiście przy wykonywaniu tej pierwszej części jest to dość skomplikowana materia, ponieważ wchodzi tam przede wszystkim PKP i Generalna Dyrekcja, jak również działki prywatne. I w dniu, w sierpniu 2022 roku zostały złożone w czterech spółkach kolejowych PKP Energetyka, PKP Telekom, PKP Telkom i PKP PLK o uzgodnienia. I ostatnie uzgodnienie przyszło prawie po roku czasu, gdzieś w 2023 roku. Teraz następne uzgodnienia trzeba poczynić w formie uzgodnienia ZUD-u.
to jest zakład uzgodnienia dokumentacji, również w tych czterech spółkach, a dopiero później opracować projekty budowlane i również przedstawić im do uzgodnienia, a następnie złożyć wniosek do wojewody, bo niestety część PKP, pozwolenie na budowę i część dotycząca okręgu generalnej dyrekcji wydaje wojewoda. Oczywiście tutaj po drodze są działki prywatne i przejście przez PKP jest możliwe tylko w jednym miejscu. Tak, proszę Państwa, tylko w jednym miejscu jest przejście możliwe, gdzie jeszcze musimy zachować strefy ochrony urządzeń PKP. I trzeba takiego trafu, że wchodzimy na działki prywatne z obu stron. Po stronie południowej, po stronie północnej, przepraszam, mamy temat jakby uzgodniony. Z tym, że porozumienie zostało podpisane z właścicielką działki, na którą wchodzimy, w dniu 18 maja. Natomiast ze względów typowo, nie wiem, czy nieruchomość obciążona, czy nie, akt służebności możemy podpisać dopiero w pierwszym kwartale tego roku i to uczynimy. Natomiast działka po drugiej stronie torów, po południowej, kilkakrotnie właściciel firmy projektowej spotykał się z właścicielami działki. Odbyło się również kilka spotkań w urzędzie w celu wyjaśnienia i omówienia tych spraw. Mało tego, dodatkowo w dniu 4 października 2022 roku na teren wprowadziliśmy geodetę, aby pokazał potencjalną trasę przebiegu tej sieci kanalizacyjnej. Do dnia dzisiejszego nie zostało podpisane, ani nie doszliśmy do porozumienia z właścicielem tej działki, więc zakończyliśmy już dyskusje i negocjacje. Aktualnie ten teren jest terenem oczywiście prywatnym, ale w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod teren przyszłej drogi gminnej. I poszliśmy w tym momencie w procedurę wydzielenia gruntu pod przyszłą drogę na zasadzie wywłaszczenia i już kończymy to. W ten sposób musimy to właśnie zakończyć. Dodatko w dniu 13 października 2023 roku firma projektująca w imieniu spółki CPK zjazd z drogi serwisowej zgłosiła się do projektanta, że jest kolizja. Jest kolizja układu drogowego z naszą, ich układu drogowego z naszą siecią kanalizacyjną. I to do dzisiaj jest jakby wyjaśniany temat. Na dzień dzisiejszy panowie radni obaj i pan Jan Mikołajczyk i pan Sowicki otrzymali takie harmonogramy zakończenia tych prac. Czy one się nie zmienią, ja nie jestem w stanie gwarantować. To będzie zależało od tego, jak będą spływały uzgodnienia przede wszystkim ze spółek PKP. Dzisiaj opracowanie dokumentacji jakiejkolwiek nie jesteśmy w stanie jej opracować w ciągu roku, nawet dwóch przy takich sytuacjach, jak tutaj Państwu przedstawiłem. Jeżeli będą potrzebne szczegółowe informacje, służę do wyjaśnienia. Nie wiem, jeżeli są pytania, to bardzo proszę. Dobrze, dziękuję i teraz jeszcze głos oddam pani burmistrz Elżbiecie Jastrzębskiej-Jóźwiak. Tak, panie przewodniczący, państwo radni, panie sołtysie, odniosę się tutaj pokrótce do procedury. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o przygotowanie dokumentacji, o pozyskanie środków
Więc oczywiście teraz jesteśmy w nowej perspektywie, nowej, wprawdzie od 2021 roku, no ale konkursy nie tak dawno ruszyły. Pracę rozpoczynamy zawsze od analizy dokumentu, który nosi tytuł Szczegółowy opis osi priorytetowych. Tam są zawarte wytyczne co do kierunków współfinansowania ze środków unijnych projektów inwestycyjnych i nie tylko. To nam daje obraz i tak naprawdę na podstawie tego jesteśmy w stanie wyszacować i określić, które konkursy są dla nas, bo nie zawsze konkurs, który jest dedykowany, w którym ośrodki mogą ubiegać się w jednostki samorządu terytorialnego, jest dla każdej gminy. I w tym momencie chciałabym skomentować dosłownie jednym zdaniem ten konkurs, o którym pan sołtys pisał, że my jako gmina nie złożyliśmy wniosku. A mianowicie konkurs dotyczący dofinansowania projektów wodno-kanalizacyjnych dotyczył, i tutaj zacytuję, wyłącznie w ramach naboru do dofinansowania mogą być skierowane jedynie projekty realizowane na terenie aglomeracji Nadarzyn oraz aglomeracji Przysucha i Żuromin. Jedynie projekty realizowane w tych aglomeracjach. My do żadnej z tych aglomeracji nie należymy. Wobec tego nie spełniamy podstawowego kryterium dostępu i tym samym no to nie był konkurs, w którym mogliśmy się ubiegać o środki. Druga rzecz, jeżeli chodzi o dofinansowanie projektów unijnych, to oczywiście na podstawie analizy SZOP-u, tego dokumentu, o którym wspomniałam, rekomendujemy, czy tutaj rozmawiamy też i przedstawiamy Radzie Miejskiej do rozważenia projekty, w których rzeczywiście realnie możemy pozyskać dofinansowanie. I jednym z takich projektów jest projekt, który jutro chcemy złożyć, wniosek o dofinansowanie, dotyczy uporządkowania, szeroko rozumianego uporządkowania gospodarki wodociągowej na terenie naszej gminy. Jest to duży konkurs, pierwszy nabór, stąd też no, naprawdę zaangażowaliśmy dużo i sił i środków w to, żeby ten wniosek był jak najlepszy. W tym celu jest nam również niezbędny ten dokument, o którym mówi uchwała, co do której teraz odbywa się dyskusja, czyli ten plan zakładu wodociągów i kanalizacji. Jest to dla nas o tyle ważne, że środki, o które chcemy wnioskować, tak jakby wartość całego projektu, to jest około 50 milionów złotych dofinansowań na poziomie 70%. Więc naprawdę tutaj jest obecna też pani kierownik referatu funduszy zewnętrznych wraz ze swoim no, skromnym zespołem jednoosobowym, ale też we współpracy z różnymi instytucjami kompletujemy dokumentację po to, żeby ten wniosek był no, maksymalnie dobry na tyle, na ile możemy. I bardzo liczymy na to, że to dofinansowanie pozyskamy. To oczywiście umożliwi nam wprowadzenie tych środków do wieloletniej prognozy finansowej, a tym samym zabezpieczenie realizacji pod względem finansowym tych zadań. Jednocześnie chciałabym zapewnić tutaj i pana sołtysa i państwa, że jeżeli pojawią się konkursy, jakiekolwiek, i tylko nie mówię ze środków unijnych, ale też być może programy krajowe czy programy typu Polski Ład, więc i będzie możliwość zawnioskowania o środki kanalizacyjne, a będziemy mieli opracowaną dokumentację, o której tutaj wspominał pan burmistrz Skarżyński, na pewno takie wnioski złożymy, bo od zawsze projekty wodno-kanalizacyjne były i są w naszym spektrum zainteresowania i jak sami państwo wiecie, środki z tego tytułu, środki unijne z tego tytułu do budżetu gminy wpłynęły i mam nadzieję, że ten wniosek, który teraz złożymy, również no, zakończy się powodzeniem. Oprócz tego, tak jak powiedziałam, na podstawie analizy dokumentów specyfikujemy te zagadnienia, te projekty, o które możemy wnioskować i w tej chwili tak informacyjnie przygotowujemy dokumentację na kontynuację rozwoju ścieżek rowerowych.
przygotowujemy dokumentację, w zasadzie mamy już audyty energetyczne dla budynków użyteczności publicznej. Też taki konkurs jest planowany. Tutaj rozważamy, być może złożymy dwa wnioski w dwóch różnych naborach, na oczywiście na inne obiekty. I na bieżąco śledzimy, tak, zarówno te mniejsze konkursy, jak też te duże, o którym tutaj już wspomniałam, więc to jest tak jakby gwoli komentarza. Jeszcze powtórzę, ten konkurs, w którym nie złożyliśmy wniosku, nie był po prostu dla nas. My nie jesteśmy w jednej ani w drugiej aglomeracji, więc z tego tytułu też po prostu w ogóle nie braliśmy go pod uwagę. Być może pan tutaj się oparł na stwierdzeniu, że pracownik funduszy punktu, zapewne punktu informacyjnego, powiedział, że można. Pracownik punktu informacyjnego mazowieckiej jednostki czy jakiejkolwiek instytucji nie ocenia merytorycznie wniosku i na pytanie, czy może ta czy inna gmina złożyć, jak najbardziej, ale tak jakby już nie analizuję szczegółowo danego konkursu. Zakładam, że tak mogło być, więc stąd też ta informacja, która może nie była do końca przekazana we właściwy sposób. Także dziękuję bardzo i zapewniam, że każde środki zewnętrzne, każda złotówka, która trafia do gminy, jest przez nas i mile widziana, i oczekiwana, i tutaj naprawdę na bieżąco staramy się śledzić informacje, żeby ten budżet gminy i te potrzeby, które są, jak najbardziej, jeżeli tylko się da, to chociaż w części sfinansować ze środków zewnętrznych, a wiadomo, że to przyczyni się do tego, że pozostaną środki gminne, które możemy przeznaczyć na te działania, które z kolei nie są możliwe do dofinansowania. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję za tą wypowiedź. Potwierdza się to, co od dłuższego czasu obserwujemy, że część z Państwa ma taką łatwość pisania w przestrzeni wirtualnej różnych ciekawostek, które niestety nie mają nic wspólnego z merytoryką. I sam to po sobie również osobiście wiem, bo też doświadczam tego we wpisach niektórych z Państwa radnych. A dwa słowa podsumowania burmistrza. Dobrze, ale ja się umówiłem, że tu będą dwa słowa podsumowania tego wystąpienia, że tak powiem, zarządowo-urzędniczego i przechodzimy dalej do dyskusji radnych. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, no właśnie tak jest, że internet internetem, marzenia marzeniami, pragnienia polityczne pragnieniami, a rzeczywistość nas dogania. Kwestie merytoryczne, żeby była też jasność, ja swojej wypowiedzi nie kieruję do pana kierownika jednostki pomocniczej, pana Biernackiego. Ja ją kieruję do tych, którzy byli mamieni niesprawdzonymi informacjami i manipulacjami. W związku z tym, że gdzieś tam właśnie w tej przestrzeni wirtualnej padło i moje nazwisko w średnio dobrym kontekście, bo też się oczywiście do tego odniosę, bo tę grę pozorów po prostu trzeba przerwać. Burmistrz jest burmistrzem, sołtys jest sołtysem, a nie inaczej. Kwestie merytoryczne wyjaśnili moi współpracownicy. Ja natomiast odnoszę się do kwestii społeczno-etycznych. Jak ustaliliśmy, pan sołtys próbował nieudolnie manipulować faktami, a fakty są zazwyczaj na te manipulacje prędzej czy później odporne. Po pierwsze, budowa kanalizacji nie tylko w Jawczycach, żeby była jasność, ale też w Domaniewku. Widzę tutaj panią sołtys, tam mamy już pozwolenie na budowę. Na Wolskich, gdzie również mamy pozwolenie na budowę i przygotowujemy się do realizacji tego zadania, jest przesądzona. Tyle tylko, że nie ma to żadnego związku z procedurą, z uchwałą numer 727, którą teraz procedujemy i omawiamy, ponieważ dotyczy zamierzeń remontowych i modernizacji elementów infrastruktury wodno-kanalizacyjnej zarządzanej przez WIK. Plany inwestycyjne gminy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej określa corocznie budżet w powiązaniu z WPF-em, co bardzo trafnie wskazał i podkreślił pan radny Mikołajczyk. Żeby było też jasne,
Główną motywacją budowy kanalizacji w rejonach, które wymieniłem przed chwilą, wcale nie jest norma funkcjonalna, a bardziej społeczno-moralna. Tak naprawdę te tereny, z wyjątkiem być może wolskich, nie mogą liczyć przy budowie kanalizacji na osiągnięcie tak zwanego efektu ekologicznego. Mówię to też w kontekście pozyskiwania środków zewnętrznych i jest to bardzo, bardzo wątpliwe. Natomiast konsekwentnie uważam, że zachodzi konieczność w ramach tak zwanej ogólnogminnej solidarności. A tę ogólnogminną solidarność, czy to się panu sołtysowi podoba, czy mu się to nie podoba, reprezentują radni reprezentujący 30 tysięcy mieszkańców, 4 okręgi wyborcze, kilkanaście sołectw i osiedli. I w tym kontekście w ogóle radni rozpatrują budowę kanalizacji na Jawczycach. Pamiętam doskonale taki bardzo trudny dzień, to było kilka lat temu, spotkanie z mieszkańcami Konotopy, to tak a propos tego, czy ja się chcę spotykać, czy się nie chcę spotykać z mieszkańcami, kiedy najszczerzej jak mogłem odpowiedziałem na pytanie jednej z mieszkanek, kiedy będzie kanalizacja na Konotopie. I wtedy odpowiedziałem zgodnie z najlepszą wiedzą i faktami, nigdy. Okoliczności spowodowały zmianę optyki. A co to znaczy z punktu widzenia budżetu gminy, zmiana optyki i cywilizowanie, słuszne cywilizowanie południowo-wschodnich części gminy, gdzie rzeczywiście z okien widać Pałac Kultury? A no między innymi to, że kończymy kanalizowanie Konotopy za 6 900 000 zł, co oznacza, że upraszczając oczywiście, że na głowę mieszkańca Konotopy, koszt wybudowania Konotopy to jest 27 czy 28 tysięcy złotych z gminnego budżetu. Ale jeśli mnie ktoś zapyta, czy warto to było robić, tak, było warto. Tak samo jak warto będzie robić, wykonywać, przepraszam za trójkę, kanalizację w tych miejscach, o których już wspomniałem. Moi zastępcy wypowiadali się merytorycznie. Ja mogłem w takim spokoju przygotować się do tej wypowiedzi. Dla mnie nie ma żadnej wątpliwości, że dla pana Sołtysa mogę się mylić, obym się mylił, no ale parę lat już w tej branży pracuję. Panu Sołtysowi absolutnie nie zależy na tym, czy ta kanalizacja powstanie dzisiaj, jutro, za rok, czy za trzy. Mam wrażenie graniczące z pewnością, co również zauważył pan radny Mikołajczyk, że taki gorący okres się wyborczy zbliża i być może, proszę mnie wyprowadzić z błędu, jest to pana główną motywacją. Być może pana motywacją jest wizja drugiej kadencji na sołectwie. To się wiąże z 300-złotowym dodatkiem do emerytury. Pan sołtys zarzuca mi, że nie chce się z nim spotkać. Ja już się nie chcę z panem spotykać. Pan jest chyba najbardziej dopieszczonym sołtysem czy przewodniczącym zarządu osiedla w historii mojego burmistrzowania. Obserwuje pan wszystkich. Mnie na szczęście najmniej, bo już sobie na to nie pozwalam. Mojego zastępcę, panią sekretarz, pracowników merytorycznych. No ale nie, to jest taka bezradność dziecięca. Pan jest sołtysem. Nikt pana za rękę w realizacji zadań wynikających ze statutu nie zwolni. I warto było, gdyby ten apel, oświadczenie również wynikał z przepisów prawa, ale do tego też za chwilę wrócę. Szanowni państwo, nie jest to przydługa opowieść, ponieważ wątki są zdumiewające.
Onegdaj pan sołtys Biernacki, chyba już z nieistniejącą radą sołecką, a być może już nową, ponieważ skupiłem się na jego wypowiedzi. U mnie w gabinecie przyszedł zakopywać ze mną topór wojenny. Ani ja żadnego topora zakopywać. Nie odkopywałem, bo topór w moich rękach jest niebezpiecznym narzędziem. Ani ja nie jestem wrogiem mieszkańców Jawczyc. Mam nawet tam sporo dobrych lub bardzo dobrych znajomych. No, czasami mam wrażenie, tak jak tutaj tak po cichu powiedziałem panu przewodniczącemu, że Jawczyce, potężne sołectwo, niecałe 250 dusz, dąży do jakiejś autonomii, czyli oderwania się od macierzy, i będzie ustanawiało dla gminy Ożarów Mazowiecki zarówno nowe prawa, jak i nowy budżet. Tak się składa, że jeszcze pewnie przez 2 czy 3 miesiące będę burmistrzem Ożarowa Mazowieckiego. A pan będzie sołtysem. Sołtysem, bo to brzmi dumnie, nie kierownikiem. Formuła dla mnie w ogóle kuriozalna, więc już nie chcę jej przytaczać, jednostki pomocniczej, tylko sołtysem. Osobą wydawało się godną zaufania zarówno mieszkańców, jak i moim. Sołectwo nie ma osobowości prawnej. Pan również jej nie posiada, oprócz ochrony, jako funkcjonariusz publiczny. Natomiast w kontekście tego, co tu się wyczynia, jako jednoosobowy zarząd gminy, korzystając też ze swoich uprawnień wynikających ze statutu, również zapisanych przepisów w statucie sołectwa Jawczyce, mam zamiar w ramach nadzoru skontrolować działania sołtysa i Rady Sołeckiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan radny Marcin Sowicki, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. W imieniu klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości wnioskuję o uwzględnienie następujących poprawek do projektu uchwały na druku 727. W załączniku do Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim na lata 2024-2028 dotyczącym zadań kanalizacyjnych wprowadza się następujące przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne zaplanowane do realizacji w roku bieżącym lub latach kolejnych na podstawie zleconej do wykonania dokumentacji projektowej. Pierwsze, budowa sieci kanalizacji sanitarnej z obszaru Umiastów, to jest połączenie szkoły podstawowej oraz 2 budynków komunalnych. Drugie, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jawczycach oraz punkt trzeci, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Morach. Rada Miejska upoważnia burmistrza do określenia w planie szacowanych kosztów, źródeł finansowania oraz terminów realizacji przedmiotowych zadań kanalizacyjnych. Zgłoszenie tej
poprawki ma na celu wyłącznie dostosowanie wieloletniego planu zadań kanalizacyjnych na lata 2024-2028 do rzeczywistych zadań realizowanych w roku bieżącym i zaplanowanych w kolejnych latach. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję. W kolejności zgłoszeń pan radny Kamil Bednarski, bardzo proszę. Dziękuję panie przewodniczący. No, powiem szczerze na wstępie do pana radnego Marcina Sowieckiego, że liczyłem na jakąkolwiek elastyczność po tak długiej przeprowadzonej dyskusji i w zasadzie zawarciu wszelkich wyjaśnień, tak, dotyczących obaw wyrażonych przez pana sołtysa z Jawczyc. No ale no, wniosek padł. Chciałbym się jeszcze odnieść do posiedzenia, wspólnego posiedzenia opiniującego Komisji Budżetowej i Komisji Społeczno-Technicznej, która odbyła się w poprzedni czwartek. Przyznam szczerze, że pan radny Jan Mikołajczyk przedprzygotowany, jeśli chodzi o projekt, który teraz procedujemy, w szczególności z obawami dotyczącymi budowy kanalizacji sanitarnej w Jawczycach. Naprawdę szczegółowo omówiliśmy ten projekt przy udziale pani burmistrz Elżbiety Jastrzębskiej-Jóźwiak i pani Pauliny Gajewskiej, kierownika referatu funduszy zewnętrznych, a także pana Włodzimierza Burzykowskiego, dyrektora zakładu wodociągów i kanalizacji. Tych obawy zostały rozwiane. Trudne to było do przełknięcia z punktu widzenia zbliżających się wyborów, tak, bo zniknęły tam Jawczyce, ale zostały wykorzystane, że tak powiem, w sposób nieładny i nieelegancki przez kolegę Marcina Sowickiego. Cofnąłbym się jeszcze w czasie tutaj, bo 28 grudnia 2023 roku siedzieliśmy sobie na tej sali plenarnej i procedowaliśmy projekt uchwały w sprawie budżetu na 2024 rok. Jest tam taka tabela numer 2a zatytułowana Planowane wydatki budżetu na rok 2024. Tutaj w kontekście wyjaśnień złożonych przez pana burmistrza Dariusza Skarżyńskiego i trudnościami związanymi z realizacją dokumentacji projektowej, no bo pojawiają nam się dodatkowe rzeczy, takie jak CPK, nie wiemy czy będzie CPK, tak. Są wnioski i uzgodnienia, które no trwają, można powiedzieć, idą w lata, tak. Ale w tej tabeli 2a mamy w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska takie zadanie, wykonanie dokumentacji technicznych sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowościach Jawczyce, Mory i Wolskie. Ja nie wiem, czy pan sołtys zapoznawał się z tym dokumentem przed dzisiejszym wystąpieniem, bo nawet dzisiejsza zmiana uchwały budżetowej nie wniosła zmiany w tym zakresie, w zakresie tego zadania. Jednakże wracając do głosowania nad uchwałą budżetową 28 grudnia, 18 radnych zagłosowało za tym projektem, natomiast pan Marcin Sowicki, pan Grzegorz Karol i pani Anna Bartoszewicz zagłosowali przeciw. Nie twierdzę, że przez pryzmat tego zadania, być może innych, ale no, nie byli zainteresowani najwyraźniej całością dokumentu i Jawczycami. Dziękuję. Burmistrz Paweł Kanclerz, proszę. Dziękuję za wypowiedź. Ja oczywiście jakby zupełnie nieemocjonalnie odniosę się do wniosku czy stanowiska klubu PiS, no bo ma prawo formułować takie wnioski, jakie uważa. Natomiast ja uważam go za całkowicie obstrukcyjny, niemerytoryczny, chociażby z tego powodu, że przyjęcie tych poprawek spowoduje konieczność ponownego uzgadniania całego programu z RZGW, a jesteśmy i wiem, co mówię, jedną z nielicznych gmin składających wnioski o zaopiniowanie, które uzyskały pozytywną opinię RZGW. Zatem nie zachęcam do brnięcia w tę stronę, ponieważ może to pozbawić gminę potencjalnych środków zewnętrznych. To chyba tylko tyle. Natomiast, tak jak podkreślę jeszcze raz, bo ważne, żeby to wybrzmiało dość głośno, uzyskaliśmy pozytywną opinię RZGW. I jeszcze jedno.
to jak już sporządzamy te wnioski, mnie też się zdarza czasami jakiś błąd popełnić. Pan Marcin bardzo czujnie zawsze to wychwytuje, przynajmniej często za to dziękuję. Natomiast trochę pobite gary, bo przetarg na kanalizację na miasto już jest rozstrzygnięty. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Pan radny Grzegorz Karol, proszę. Ja krótko, żeby tę całą dyskusję, już chyba prawie półtora godzinną, sprowadzić do meritum. Proszę Państwa, dyskutujemy o jednym zdaniu. Zdaniu, które brzmi: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jaszczycach i Morach. Chodzi o wprowadzenie tak krótkiego zapisu do dokumentu, który ma tytuł Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych. Ja naprawdę nie rozumiem, gdzie jest problem. Dziękuję. Pan radny Kamil Bednarski, proszę. To może ja odpowiem równie krótko, dlaczego procedujemy. Na komisji opiniującej padła informacja, że przedmiotowy dokument, projekt uchwały był opiniowany przez Wody Polskie. Jakakolwiek zmiana spowodowałaby konieczność powtórzenia wysłania zmienionego dokumentu o kolejne opiniowanie. W związku z informacją uzyskaną dzisiaj od pani burmistrz Eli Jastrzębskiej-Jóźwiak, że wniosek ma zostać złożony na dofinansowanie do 31 stycznia i miałoby to szans. Chyba, że o to chodzi. Działanie, poza tym, zakończmy tą dyskusję. To, że Jawczyce nie są wpisane w tym dokumencie, nie zmienia faktu, że projekty są przygotowywane i ta kanalizacja prędzej czy później tam będzie. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Pan Lech Toruszewski rezygnuje z zabrania głosu. Pan radny Jacek Rosłan, tak? Ja chciałem tak na koniec może kwoli żartu, ale powiedzieć, że nie chodzi o zdanie. Niektórzy za jedno słowo pod tytułem i lub szli do więzienia, więc warto czasami zastanowić się nad jednym zdaniem. A panie przewodniczący, cenna uwaga. Bardzo dziękuję. Dobrze. Rozumiem, że lista mówców została wyczerpana. Padły dwa wnioski. Pierwszy wniosek burmistrza o wprowadzenie autopoprawki w brzmieniu, które półtorej godziny temu mieliśmy okazję wysłuchać. I drugi wniosek Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, którego nie jestem w stanie z pamięci powtórzyć, bo jest dosyć obszerny. I mam pytanie do Państwa radnych z Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Czy możemy ze względów pisarsko-organizacyjno-informatycznych ograniczyć się do wpisania wniosek Klubu Radnych PiS bez Prawa i Sprawiedliwość bez podawania zapisu tego wniosku, treści? To bardzo proszę, zapraszam do pani Beaty. 5 minut przerwy ogłaszam. Dobrze, wznawiam obrady po przerwie. Jakieś braki widzenia, wydawało mi się. Zakończyliśmy nasze rozważania, dyskusje na stwierdzeniu, że wpłynęły dwa wnioski. Jeden wniosek burmistrza o wprowadzeniu autopoprawki w brzmieniu, który słyszeliśmy, i burmistrz się nie upiera, żeby odczytywać jeszcze raz. I drugi wniosek zgłoszony przez Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. No i tutaj w przerwie został zapisany ten wniosek, ale po kolei. Pierwszy wniosek burmistrza o wprowadzenie autopoprawki i ten wniosek poddaję teraz pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje, za uwzględnieniem autopoprawek zgłoszonych przez burmistrza? Proszę wcisnąć odpowiedni przycisk. Dziękuję, zamykam głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych i wszyscy radni jednogłośnie poparli wniosek burmistrza, czyli tym samym te autopoprawki zostały przyjęte. Teraz drugi wniosek zgłoszony przez Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości.
w brzmieniu. W załączniku do Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Zakładów Wodociągu i w Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim na lata 2024-2028 dotyczących zadań kanalizacyjnych wprowadza się następujące przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne zaplanowane do realizacji w roku bieżącym lub w latach kolejnych na podstawie zleconej do wykonania dokumentacji projektowej. Punkt pierwszy. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z obszaru miastów. Państwo nie będziecie tych punktów widzieć, tylko sam tekst. Widzicie? No dobra, nie będę się upierał. Ja nie widzę tego wniosku. To, co macie na ekranie, to jeszcze raz. Punkt pierwszy. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z obszaru miastów. Połączenie szkoły podstawowej oraz dwóch budynków komunalnych. Punkt drugi. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jawczycach. Punkt trzeci. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Morach. Rada Miejska upoważnia burmistrza do określenia szacowanych kosztów, źródeł finansowania oraz terminów realizacji przedmiotowych zadań kanalizacyjnych. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę wcisnąć odpowiedni przycisk. Zamykam głosowanie. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. 3 głosy za, 17 głosów przeciwnych. Tym samym wniosek nie uzyskał akceptacji. Przechodzimy do głosowania całości uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim na lata 2024-2028. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje, proszę wcisnąć odpowiedni przycisk. Zamykam głosowanie. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych, 17 głosów za, 3 głosy wstrzymujące się. Uchwała uzyskała akceptację. Zapisujemy ją pod numerem 76/698/24. Teraz przechodzę do punktu 13 dzisiejszego posiedzenia. Jest to projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Obywatelskiej na 2024 rok. Jest to druk numer 721. Poproszę Komisję Gospodarczą o opinię na ten temat. Gospodarczą poproszę. Komisja Gospodarcza projekt ten zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Komisji Obywatelskiej nie pytam z wiadomych względów. Poproszę Komisję Społeczno-Techniczną o przedstawienie opinii. Komisja Społeczno-Techniczna projekt uchwały na druku numer 721 zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Proszę Komisję Budżetową o przedstawienie opinii. Komisja Budżetowa projekt uchwały na druku numer 721 zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Nie widzę i nie słyszę zgłoszeń do dyskusji. Zamykam dyskusję i przystępujemy do głosowania. Głosujemy uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Obywatelskiej na 2024 rok. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę wcisnąć odpowiedni przycisk. Zamykam głosowanie. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Wszyscy radni jednogłośnie przyjęli plan pracy Komisji Obywatelskiej w formie uchwały i zapisujemy go pod numerem 76/699/24. Teraz idę do punktu 14. Jest to projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej na 2024 rok. Jest to na druku 722. Proszę Komisję Gospodarczą o przedstawienie opinii. Komisja Gospodarcza również ten projekt zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Komisję Obywatelską o opinię. Projekt uchwały na druku 722 Komisja Obywatelska zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Proszę Komisję Społeczno-Techniczną o opinię. Komisja Społeczno-Techniczna projekt uchwały na druku numer 722 zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Nie widzę, nie słyszę zgłoszeń do dyskusji. Zamykam dyskusję. Głosujemy. Głosujemy uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej na 2024 rok. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę wcisnąć odpowiedni przycisk.
Dziękuję. Zamykam głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Wszyscy radni jednogłośnie przyjęli plan pracy Komisji Budżetowej na 2024 rok. Zapisujemy uchwałę pod numerem 76 łamane przez 700 łamane przez 24. Okrągła uchwała, panie przewodniczący. Przerwa. Punkt 15 dzisiejszego posiedzenia. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Społeczno-Technicznej na 2024 rok, druk nr 723. Proszę Komisję Gospodarczą o opinię. Komisja również ten projekt zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Komisję Obywatelską o opinię. Projekt uchwały na druku 723 Komisja Obywatelska zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Proszę Komisję Budżetową o opinię. Komisja Budżetowa projekt uchwały na druku nr 723 zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Nie widzę i nie słyszę zgłoszeń. Zamykam dyskusję. Głosujemy. A głosujemy uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Społeczno-Technicznej na 2024 rok. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje, proszę wcisnąć odpowiedni przycisk. Zamykam głosowanie. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Wszyscy radni jednogłośnie przyjęli plan pracy Komisji Społeczno-Technicznej na 2024 rok i zapisujemy go pod numerem, oczywiście uchwałę z tym planem, zapisujemy pod numerem 76 łamane przez 701 łamane przez 24. Punkt 16. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej na 2024 rok, druk 724. Poproszę Komisję Obywatelską o opinię. Projekt uchwały na druku 724 Komisja Obywatelska zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Proszę Komisję Społeczno-Techniczną o opinię. Komisja Społeczno-Techniczna projekt uchwały na druku nr 724 zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Proszę Komisję Budżetową o opinię. Komisja Budżetowa projekt uchwały na druku nr 724 zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń i nie słyszę zgłoszeń. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Głosujemy uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej na 2024 rok. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę wcisnąć odpowiedni przycisk. Dziękuję. Zamykam głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Wszyscy radni jednogłośnie zatwierdzili plan pracy Komisji Gospodarczej. Uchwałę z tym planem zapisujemy pod numerem 76 łamane przez 702 łamane przez 24 i teraz nasza komisja, speckomisja, projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024. Jest to druk numer 737. Poproszę Komisję Budżetową o opinię. Komisja Budżetowa projekt uchwały na druku numer 737 zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Komisję Społeczno-Techniczną o opinię. Komisja Społeczno-Techniczna projekt uchwały na druku nr 737 zaopiniowała pozytywnie. Dobrze, dziękuję. Proszę Komisję Obywatelską o przedstawienie opinii. Projekt uchwały na druku 737 Komisja Obywatelska zaopiniowała pozytywnie. Dobrze, dziękuję. I Komisja Gospodarcza. Komisja Gospodarcza podobnie jak trzy pozostałe komisje projekt ten zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Otwieram dyskusję. Nie widzę i nie słyszę zgłoszeń do dyskusji. Zamykam dyskusję. Głosujemy uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje, proszę wcisnąć odpowiedni przycisk. Dziękuję. Zamykam głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Wszyscy radni jednogłośnie poparli przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej i uchwałę w tym temacie zapisujemy pod numerem 76 łamane przez 703 łamane przez 24. Pół minuty przerwy. Dobrze, przepraszam za chwilę przerwy. Konsultacja. Punkt 18. Druk nr 720. Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych. No i nie wiem. Komisja Obywatelska. Bardzo proszę.
Projekt uchwały na druku 720 Komisja Obywatelska zaopiniowała pozytywnie, proponując do składu następujących kandydatów. Pani Jolanta Niegrzybowska, pani Beata Migda, pani Nina Jędrzejczak, pan Tadeusz Pytkowski, pan Marcin Sowicki, pan Zbigniew Szelembaum i pani Krystyna Tenderenda. Dobrze, dziękuję. Poproszę Komisję Gospodarczą o przedstawienie opinii. Komisja Gospodarcza po zapoznaniu się z treścią projektu powyższej uchwały proponuje utrzymać dotychczasowy skład zespołu. Skład ten sam, który odczytała koleżanka przewodnicząca Komisji Obywatelskiej. Czy mam też czytać? Nie, nie, dziękuję. Dziękuję. Są to te same kandydatury, także sprawa jest jasna i oczywista. Poproszę o opinię Komisję Społeczno-Techniczną. Komisja Społeczno-Techniczna zapoznała się z projektem uchwały na druku numer 720 i również proponuje ten sam skład, który przedstawiany był przez Komisję Obywatelską. Dobrze, dziękuję. I poproszę Komisję Budżetową. Komisja Budżetowa zapoznała się z projektem uchwały na druku numer 720 i również proponuje dotychczasowy skład zespołu. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Prezes sądu zwrócił się z pismem o przeprowadzenie dodatkowych, uzupełniających wyborów ławnika. Zostało to ogłoszone w odpowiednim terminie. Zgłosił się kandydat, z tego co wiem, tak jeden. I w związku z tym musimy powołać jeszcze raz zespół do spraw zaopiniowania, żeby ta cała maszyna, procedura ruszyła. Wszystkie komisje były zgodne i zaproponowały następujące osoby. Pozwolicie państwo, że będę czytał i od razu poproszę o głośną deklarację, czy wyrażają zgodę na kandydowanie. Pani Beata Migda. Wyrażam zgodę. Dobrze, dziękuję. Pani Jolanta Niegrzybowska. Wyrażam zgodę. Dobrze, dziękuję. Pan Zbigniew Szelembaum. Wyrażam zgodę i dziękuję za zaufanie. Dziękuję. Pan Marcin Sowicki. Bardzo proszę o zgłoszenie do dyskusji i wyrażenie woli, ewentualnie nie. Zgadzam się. Dobrze, dziękuję. Pan Tadeusz Pytkowski. Tak, wyrażam zgodę. Dobrze, dziękuję. Pani Krystyna Tenderenda. Wyrażam zgodę i bardzo dziękuję za zaufanie. Dziękuję. I pani Nina Jędrzejczak. Wyrażam zgodę. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobrze, ponieważ mamy siedmioosobowy skład, mamy siedmioro kandydatów. Wszystkie komisje były zgodne co do kandydatur, więc ośmielam się zaproponować państwu następujące rozwiązanie. Chciałbym tą siódemkę połączyć w jeden blok głosowania, łączny, wspólny. Chyba że ktoś z państwa ma głos przeciwny, to bardzo proszę teraz wyrazić. Nie widzę zgłoszeń, rozumiem, że propozycja została przyjęta. Jesteśmy gotowi, tak? Dobrze, wobec tego zarządzam głosowanie. To mamy tajne, tak? Nie, jawne, jawne, dobrze. Zarządzam głosowanie nad zaproponowanym składem. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje, proszę wcisnąć odpowiedni przycisk. Dziękuję. Zamykam głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych, 19 głosów za, 1 głos wstrzymujący się. Zaproponowany skład uzyskał akceptację i uzupełnimy o imiona i nazwiska tych osób przy podpisywaniu uchwały. A teraz głosujemy całość uchwały. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych? Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje, proszę wcisnąć odpowiedni przycisk. Dziękuję, zamykam głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych, 19 głosów za, 1 głos wstrzymujący. Uchwała uzyskała akceptację Wysokiej Rady i zapisujemy ją pod numerem 76 łamane przez 704 łamane przez 24. Dziękuję.
Teraz przechodzę do nowego 19 punktu. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa w Stowarzyszeniu Między Wisłą a Kampinosem. Jest to druk numer 736. Przypomnę, że te wprowadzone projekty, tak jak Komisji Rewizyjnej, były też omawiane na komisjach. Wobec tego proszę Komisję Obywatelską o przedstawienie opinii. Coś mi tu, moment. Projekt uchwały na druku 736 Komisja Obywatelska zaopiniowała pozytywnie. Dobrze, dziękuję. Proszę Komisję Społeczno-Techniczną o przedstawienie opinii. Komisja Społeczno-Techniczna projekt uchwały na druku numer 736 zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Proszę Komisję Gospodarczą o przedstawienie opinii. Komisja Gospodarcza również projekt uchwały na druku 736 zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. I Komisja Budżetowa. Komisja Budżetowa projekt uchwały na druku numer 736 zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Nie słyszę, nie widzę zgłoszeń do dyskusji. Zamykam dyskusję i przystępujemy do głosowania. Głosujemy uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa w Stowarzyszeniu Między Wisłą a Kampinosem. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę wcisnąć odpowiedni przycisk. Zamykam głosowanie. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Wszyscy jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem tejże uchwały. Zapisujemy ją pod numerem 76 łamane przez 705 łamane przez 24. Teraz nowy punkt 20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Ożarów Mazowiecki do realizacji projektu pod nazwą rozbudowa gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminie Ożarów Mazowiecki w ramach programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko na lata 2021-2027. Jest to druk numer 738. Poproszę Komisję Społeczno-Techniczną o opinię. Do mikrofonu, panie przewodniczący. Komisja Społeczno-Techniczna projekt uchwały na druku numer 738 zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Poproszę Komisję Gospodarczą o przedstawienie opinii. Komisja Gospodarcza również projekt uchwały na druku numer 738 zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Komisję Obywatelską o przedstawienie opinii. Projekt uchwały na druku 738 Komisja Obywatelska zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Ponieważ tu są finanse, więc podsumuje Komisja Budżetowa. Komisja Budżetowa zaopiniowała przedmiotowy projekt pozytywnie. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję. Co to? Nie widzę zgłoszeń, nie słyszę zgłoszeń do dyskusji. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Głosujemy uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Ożarów Mazowiecki do realizacji projektu pod nazwą rozbudowa gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminie Ożarów Mazowiecki w ramach programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko lata 2021-2027. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę wcisnąć odpowiedni przycisk. Zamykam głosowanie. Bardzo Państwu dziękuję za udział w głosowaniu. 20 radnych za. Zapisujemy uchwałę pod numerem 76 łamane przez 706 łamane przez 24. Nowy punkt 21. Jest to projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Ożarów Mazowieckich do realizacji projektu pod nazwą rozbudowa infrastruktury służącej zaopatrzeniu w wodę na terenie gminy Ożarów Mazowieckich w ramach programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko na lata 2021-2027, porządkowo druk numer 739. Bardzo proszę Komisję Społeczno-Techniczną o przedstawienie opinii. Komisja Społeczno-Techniczna projekt uchwały na druku numer 739 zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę Komisję Gospodarczą o przedstawienie opinii. Komisja Gospodarcza również projekt uchwały na druku numer 739 zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Komisję Obywatelską o opinię. Projekt uchwały na druku 739 Komisja Obywatelska zaopiniowała pozytywnie. Bardzo dziękuję. I ostatni raz podczas tej sesji zapytam Komisję Budżetową o opinię. Komisja Budżetowa projekt uchwały na druku numer 739 zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję.
Nie widzę i nie słyszę zgłoszeń do dyskusji. Nie ostatni raz. Nie wiem, jak to potraktować. Czy to jeszcze na taśmę, czy już po? Rozumiem, że to jest opóźnienie w transmisji. Dobrze. Bardzo proszę, pan przewodniczący Komisji Budżetowej. To ja tylko może tak dodam na koniec, że podjęcie tej uchwały i możliwość aplikowania o środki zewnętrzne jest ściśle związane z długo dyskutowanym projektem już przyjętej uchwały na druku numer 727. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Rozumiem, że bez żadnego wniosku. Nie. Bardzo dziękuję. Dobrze, super, fajnie. Zamykam listę mówców. Przystępujemy do głosowania, a głosujemy uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Ożarów Mazowiecki do realizacji projektu pod nazwą rozbudowa infrastruktury służącej zaopatrzeniu w wodę na terenie gminy Ożarów Mazowiecki w ramach programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę klimat środowisko na lata 2021-2027. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje, proszę wcisnąć odpowiedni przycisk. Dziękuję, zamykam głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Wszyscy radni jednogłośnie poparli tą uchwałę. Zapisujemy ją pod numerem 76 łamane przez 707 łamane przez 24. 22 punkt dzisiejszego naszego posiedzenia. Interpelacje i zapytania radnych. Wpłynęła interpelacja radnego Grzegorza Karola. Została przekazana do burmistrza. Wiem, że odpowiedź została udzielona, opublikowana. Czy pan radny chciałby zabrać głos? A propos tej interpelacji mam odczytać? Nie. Ja również dziękuję. Nikt się nie zgłosił więcej. Dobrze. Dobrze. Przechodzę do punktu 23. Wolne wnioski. Patrzę w stronę publiczności. Poproszę o przedstawienie się. No pewnie, że tak. Pan sołtys Janusz Biernacki, dobrze. Ale nie, na razie listę tworzę. Panie sołtysie, spokojnie. Czy ktoś jeszcze z państwa obecnych na publiczności, a z państwa radnych tak, pani Nina Andrzejczak, dobrze, ja też będę chciał zabrać głos. No dobrze, oddam najpierw głos gościom. Zapraszam pana Dariusza. Tutaj do mównicy. Dzień dobry. My mamy takie uprzejme pytanie do państwa tutaj zgromadzonych, do państwa burmistrza i tu do wszystkich. Ja jestem, jak to nazwać, pasażerem trasy Józefów Pruszków autobusu Drodzic Mazowiecki tej firmy. I prawidłowo od października nie ma tego autobusu. Jest w dokumentach, a tak to wygląda, że autobus się zepsuł. Kierowca nas wozi DU Tico swoim prywatnym samochodem. A i dali nam autobus taki, że było jeden, nie dali nam autobus, to był zimny całkowicie, kierowca był w trzech kocach owinięty, uwierzcie, naprawdę. Drugi nam dali autobus taki duży, że była taka, nie wiem jak to nazwać, taki wywiew taki u góry, zepsuty. To dobrze, że miał parasolki w tym autobusie, to my siedzieliśmy z parasolkami, bo to wszystko przeciekało. A dzisiaj kierowca co zrobił? Nie wiem, czy miał, czy nie miał. Kupił za własne pieniądze samochód Fiata, już tam Ducato, czy jakiegoś, i wozi nas tym samym swoim prywatnym samochodem, tym Fiatem Ducato. I Drodzic Mazowiecki w ogóle, ja tam się dzwoni, bo ja nawet wczoraj dzwoniłem. Oni w ogóle nie wiedzą, o co chodzi. Pierwsza czynność. A ten pan, który odbiera ten telefon, to się pierw pyta, co to jest za linia. Bo dzisiaj są linie takie, jak na przykład Pruszków, Ożarów, to jest szóstka, tam jest dwójka, czwórka, a tu nie ma żadnej linii i oni w ogóle nie wiedzą, o co chodzi. I teraz zmiana była tej rozkładu jazdy szóstki. Ja stałem, jest taki przystanek Zurt, Bolesława Prusa w Pruszkowie.
tam wymieniali właśnie te napisy, te zmiana tych była rozkładu i się pytam, a dlaczego nie ma tego Józefowa? Pani powie rozkładu, bo rozkładu tej trasy to nie ma przynajmniej z 10 lat. A on nawet powiedział, że on nie wie w ogóle o co chodzi, bo oni nie wiedzą o co chodzi w ogóle. A co to jest za linia? Ja mówię, że numeru linii nie ma. No i oni nie wiedzą o co chodzi. A kto wie o co chodzi, to ja nie wiem kto wie. Może wie ten prezes tego grodziska. I kierowca tylko wie. A znów tamten pan mi dzisiaj wczoraj odpowiedział, że nie ma autobusu, no bo nie ma kierowcy. Ja mówię, to niech może nas wozi prezes tego grodziska. Albo nie wiem, ksiądz może, ja nie wiem, kto ma wozić nas. Za przeproszeniem, tak? Dla śmiechu. Nie, biletów nie sprawdzają i tak. 10 osób jeździ na stałe tym autobusem, jest 10 miesięcznych biletów, bilet miesięczny kosztuje 160 zł. No to 10 biletów to jest 1600, ale kierowca twierdzi, że całym miesięcznym tym utargu, co ludzie jeżdżą, to jest ponad 3000 zł. Ma taki dochód z tego jazdy, tak? Autobusem, bo ludzie jeżdżą tym autobusem. Ale oni nie wiedzą, o co chodzi w ogóle. Tak, 10 osób jest na miesięcznym, a dodatkowo ten kierowca mówi, że jest prawie 3000 zł, no całego tego miesięcznego dochodu, tak? A ja nie wiem, nie, miesięczny bilet się kupuje w Pruszkowie przy stacji tam PKP, tak z boku, tak. Czyli oni skoro oni nie wiedzą. A oni dzisiaj nam wystawiają bilet miesięczny na albo na taką linię ogólną, bo oni nie wiedzą też o co chodzi, albo taka linia jest jakaś do Domaniewa, czy tam do czegoś. Ten pan, który sprzedaje ten bilet, on nawet nie wie, jak ma to wystawić, bo nie ma numeru linii. Ja się jeszcze zapytam, ile pasażerów chodziło do tej kasy? No, chodziło czterech, on zawracał i następny zabierał. Bo my dzisiaj, proszę pana, jesteśmy na telefon z kierowcą. Jak Uber. Czyli linia jest prywatna. Tak. Naprawdę. Uwierzcie, że to tak jest. I dzisiaj na przykład rano był autobus, bo nas zawiózł jakiś, nie wiem kto to przyjechał. O 14 powrotu nie było. A przyjechał dzisiaj pan o 15, uwierzcie państwo, to był jakiś Ukrainiec i wyszedł i mówi, że nie miał żadnej plakietki, nic nie miał. Mówi, że kurs jest do Józefowa, ale on nie wie jak ma jechać, bo on pierwszy raz jedzie. On nawet nie zna tej trasy. Słuchajcie, no i teraz co dalej? I nie wiadomo co jutro będzie, bo nie wiadomo czy my jutro rano pojedziemy do Pruszkowa. No ja nie wiem czy on będzie rano, czy on będzie po południu, czy... Nie wiadomo o co chodzi. No to jest prawda. I mężczyzna kupił za własne pieniądze samochód. To jest w ogóle paranoja. No to może on te 3000 wiecie? Ja nie wiem, to wierzę. Nie wiem. Ale to jest takie śmieszne, ale to jest prawdziwe, słuchajcie. I to jest od października, słuchajcie. Śmiech przez łzy, dobrze. I ogólnie to nie jest, że dzisiaj tak państwo napiszą jakieś pismo, i wpłynie, dobra, tam grodzisk będzie, tak, będzie, będą jeździć, tak? Styczeń, luty, marzec, ale to znów za 2-3-4 miesiące będzie to samo. Bo kiedyś pani Nina zadzwoniła, nie wiem, z pół roku temu, z 8 miesięcy temu, był 4-5 miesięcy i znów nie ma. I to nie jest tak, że coś wpłynie i będzie ten autobus. Nie ma tego autobusu. A od października to już w ogóle nie ma. No. Dobrze. No, dziękuję panu za wysłuchanie. Burmistrz na bieżąco, tak? Bardzo proszę, panie burmistrz. W tym przypadku na bieżąco, no niestety nie da się tego zostawić na sucho, więc pismo na pewno skierujemy, bo to zaczyna wyglądać jak trochę niewidzialna ręka. Autobus jest, nie wiadomo kto jeździ, nie wiadomo kto bierze pieniądze. Oczywiście jakby z punktu widzenia praktycznego i punktu no też pewnego rozsądku ekonomicznego utrzymywanie linii, jakby to źle nie zabrzmiało, powiedzmy dla 10 czy 12 osób, wydaje się mocno wątpliwe. Natomiast sprawa jest tak
fascynująca, że się ją osobiście zajmę, bo trzeba ją doprowadzić przynajmniej do jakiegoś logicznego końca, no bo wszystko jest fajnie, oprócz tego, że pieniądze w obiegu się jeszcze pojawiają. Nie daj Boże, gdyby doszło do jakiegoś zdarzenia drogowego, oby nie. Świetnie, że Fiat Ducato jeździ, tylko czy ma badania techniczne, czy jest dopuszczony do przewozu. Zajmiemy się tą sprawą. Nie gwarantuję, że ten autobus, bus, jakby to się nazywało, wróci do obiegu, ale sprawę wyjaśnimy. Pan kolega Truszewski pytał, pan radny Truszewski pytał, ile osób chodzi do TIKO, że tak pół żartem, pół serio. Dokładnie tyle samo, co słoni, czyli 4. Dziękuję. Zajmę się tą sprawą oczywiście. Dobrze, dziękuję. Pan sołtys Janusz Biernacki. Bardzo proszę, panie sołtysie. Zgodnie z powyższym punktem wolne wnioski chciałbym jako sołtys oczywiście wnieść jeden problem, który spotykam jako sołtys pracy informacyjnej, bym tak określił, mianowicie dostęp do informacji w Urzędzie Gminy. Przykładowo podaję, nie stwierdziłem, jakich zasad tu się trzymać, czy jakich zasad się trzyma urzędnik. Wypadałoby mnie po prostu na zewnątrz wyjść z pismem, bądź do pana burmistrza skierować. Czy przykładowo, jest wysypisko śmieci na działce. Stwierdzam, zgłaszam do gminy urzędnikowi. Jest działanie z jego strony, nie widzę przeszkód, ale to działanie chciałbym skonfrontować, czy było rzeczywiście z zaleceniami urzędnika. Odpowiada mi wyraźnie, że panie, ja panu nie udzielę, bo jest pan niezainteresowaną stroną. Ja mówię, ale ja zgłosiłem wniosek, czyli chyba też jestem stroną, albo jako sołtys, to sprawa publiczna. Panie, nie udzielę panu żadnych informacji odnośnie tego wniosku. Proszę iść do pana burmistrza. Jeżeli ja będę latał za każdym pytaniem do pana burmistrza, to rzeczywiście byłyby dobre odpowiedzi. Ale pytanie, panie burmistrzu, trzeba uregulować wreszcie, do czego ja jako, powiedzmy, biernacki, jako sołtys czy mieszkaniec, do jakich informacji mam możliwość dostępu. Pan mnie dzisiaj to przeczyta, ale ja z kolei znów nie mam tego na piśmie jako sołtys. Niech pan spróbuje jakoś określić zasady, na jakich ja mogę mieć dostęp do informacji. Rozumiem RODO, ale przecież można inne informacje przekazać, niżeli związane z RODO. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tak, na bieżąco? Dobrze, bardzo proszę. Nie chciałbym jakby wracać już do wątków, które omówiłem w poprzednim wystąpieniu. Prerogatywy, uprawnienia, sposób działania sołtysa, pana sołtysa, jak i wszystkich innych, łącznie z przewodniczącym zarządu osiedla, określają ich statuty. W każdym innym przypadku jest też obywatelem i na zasadach ogólnych określonych w poszczególnych przepisach dotyczących określonej kategorii spraw każdy z obywateli ma prawo do dostępu do informacji publicznej w zakresie prawem przewidzianym. Informacja jest bardzo ogólna i tym razem no niestety pan mnie przecenia. Nie ja tworzę prawo, ja je tylko konsumuję i realizuję. Natomiast to też nie jest tak, że tak jak pan słusznie zauważył, że z każdą sprawą do burmistrza trzeba się dostawać. Natomiast no są oczywiście sprawy o charakterze operacyjnym, gdzie tak naprawdę pana rola, moja rola, rola nie Kowalskiego, Malinowskiego czy Nowaka kończy się na zgłoszeniu i dalej zajmują się tym odpowiednie służby, tym czy innym zjawiskiem do określonego końca.
Natomiast jakby tę uwagę przyjmuję, jak najbardziej. Dobrze, dziękuję. Pani radna Nina Jędrzejczak, proszę. Panie burmistrzu, ja bym chciała nawiązać do wystąpienia mieszkańca Izofowa, pana Darka, na temat tego transportu naszego nieszczęsnego. Tylko chciałabym przypomnieć, że ja zgłaszałam to już kiedyś na sesji, że takie sytuacje u nas bywają. No bo to jest Józefów. Nikt się o to nie martwi w sensie właściciela przewozu. Ode mnie już nie odbierają telefonu. Pan Darek powiedział, że ja dzwoniłam. Tak, ja wielokrotnie dzwoniłam, ale dzisiaj już PKS w Grodzisku nie odbiera ode mnie telefonu, bo znają mój głos. No bo ile razy ta baba będzie do nas dzwoniła? Kiedyś tak usłyszałam. I to, że jeździ 10 osób tym busem, bo to jest taki mały bus, ale ja chciałam tylko to przypomnieć. Nie wiem, czy państwo wiecie, że bilet jednorazowy z Józefowa do Pruszkowa albo w drugą stronę jest najdroższy w naszej gminie. To jest najdroższy bilet. Kiedyś kosztował 6,50, dzisiaj kosztuje 4,50. No tańszy jest, ale i tak jest najdroższy. Ale i tak jest najdroższy, ponieważ PKS nie udziela żadnych ulg. Bo szóstka, na przykład szóstka z Ożarowa do Pruszkowa jest o połowę tańsza. Bo to jest MZK, natomiast to jest PKS. Natomiast ja wczoraj rozmawiałam z mieszkańcami Józefowa, którzy jeżdżą do pracy na stałe, codziennie. I rozmawiałam z tym kierowcą, z panem Heniem. On jest chory, to jest emeryt, który sobie dorabiał i jeździł. To taka puszka, ja to nazywałam, taka nitonyska, nie wiadomo jak to nazwać. Ale ten samochód się zepsuł i on kupił sobie samochód Fiata i prywatnie wozi tych ludzi. Na co dzień. Ja też kilka razy korzystałam. On prywatnie jeździ, tak. Ale to oni jeżdżą, a ja nie mam biletu. Ja wchodzę do samochodu i pytam, panie Heniu, czy ja mam zapłacić za ten bilet? Nie. Ja do was przyjeżdżam, bo was lubię, po prostu was lubię. My wszyscy mamy... Tak. Dobrze, skończyłam ten temat. Jeżeli chodzi o Józefów, to jak bardzo proszę, żeby to pan Bóg mi się przyjrzał tej sytuacji, bo to już od kilku miesięcy trwa. No, a teraz to już to wygląda tragicznie. Natomiast, panie burmistrzu, mam też sprawę stricte transportową. Chodzi mi o wiatę przystankową autobusu szóstki. Przed remontem naprawą dworca w Ożarowie ta wiata była na prawą stronę, tak, była blisko dworca. Natomiast ta wiata dzisiaj jest daleko od dworca. Ja myślałam, że to jest tylko tak czasowo. No niestety do dzisiaj tak jest. No i wiele osób, jak jeżdżę autobusem szóstką, właśnie narzekają. Tym bardziej, że ta wiata nie jest przystosowana w sensie podłoża, bo tam nie ma ani kostki, tam nie ma nic. Tam jest rzucony taki kawał płyty betonowej, no jak ktoś chce, to się schowa pod tą wiatą. Także bardzo bym miała serdeczną prośbę w imieniu mieszkańców, mówię tak, bo ja wiele razy słyszałam taką opinię, kiedy w końcu wróci przystanek na stare miejsce, tam gdzie był pierwotnie, blisko dworca. Dziękuję, to wszystko. Dziękuję. Rozumiem, panie burmistrzu, że dalej kontynuujemy formułę na bieżąco, tak? Odpowiedzi, bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, pani radna, zacznę od końca, czyli od wiaty. Ja z kolei słyszałem nie raz, nie dwa, że to bardzo dobry pomysł, trochę wymuszony, że ta wiata przystankowa jest przeniesiona w
to miejsce, w którym się obecnie znajduje. Placyka gatunku wierzchowy, Falenicka, Wytworska, jednym pasuje, drugim nie, bo nie ma aż takiego wielkiego związku między transportem koleją żelazną, a później przesiądnięciem się w szóstkę. Ale uspokajam, toczą się rozmowy, bo to nie jest też takie oczywiste ze względów geodezyjnych, czy uda się ten przystanek przenieść. Z naszej perspektywy zbierzemy jeszcze informacje od szerszego spektrum mieszkańców. W każdym razie ten temat pozostaje jakby w orbicie naszych zainteresowań. Natomiast absolutnie nie przesądzam, czy uda się i czy tak do końca jest konieczne zabieganie o przeniesienie tego przystanku. Natomiast no ja też chciałbym, bo pani radna z takim przekąsem rzuciła hasło, bo to jest Józefów. No nie można deprecjonować samemu z siebie miejsca, w którym się funkcjonuje. My w najbliższym czasie jakby przedstawimy też tak naprawdę, jak wygląda sytuacja komunikacji miejskiej w naszej gminie. Odmitologizujemy ją. Bo jeśli mówimy o Józefowie, ja nie mówię o tej 16 linii, bo to jest jakiś kuriozum i niewątpliwie zbadamy to bardzo dokładnie, ale jeśli miałbym tak na zimno, z pewnego dystansu oceniać, no ja nie wiem, czym jeszcze można zasilić Józefów, Płochocin i Wolice. Kolej żelazna jest. 743 jest. Autobus, pas Błonie-Ożarów jest. No to szóstka jest. To czego jeszcze więcej można oczekiwać 4- czy 5-tysięcznej społeczności? No jest gdzieś granica też wytrzymałości ekonomicznej gminy. Ja teraz przypomnę, że dzięki staraniom między innymi Kasi Kędzierskiej, ale też całej grupy radnych i ludzi dobrej woli udało się doprzegubowić linię 743 w godzinach szczytu porannego i popołudniowego. To od razu przełożyło się na jakość i komfort jazdy. Będziemy teraz zabiegali o jeszcze zwiększenie częstotliwości. Natomiast no, nie oczekujmy więcej niż zdrowy rozsądek dopuszcza, bo za chwilę będziemy mieli prywatny transport za publiczne pieniądze. Dziękuję. Także podsumowując, wydaje mi się, że zabezpieczenie Płochocinów, obydwu Józefowa i Wolicy, w dostęp do środków transportu publicznego jest przynajmniej zadowalające, a na pewno jest bardzo zadowalające też dla części mieszkańców gminy Błonie, które mogą tylko pomarzyć o takim skomunikowaniu z Warszawą, jaki ma Józefów koło Błonia. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Pan radny Grzegorz Karol, proszę. Ja w sprawie tej komunikacji Józefów Pruszko, bo ja nie rozumiem. Pan burmistrz mówi, że wyjaśni tę sytuację, że się zainteresuje i tak dalej. Natomiast czy ta linia jest elementem naszej gminnej komunikacji? To znaczy my za to płacimy? W jaki sposób organizujemy to? Powiem tak. Znaczy, przepraszam, żeby też być dobrze zrozumianym. No to jest czysta ekonomia, tak? Jeśli PKS-owi Grodzisk nie będzie się opłacało, czy nie opłaca się tej linii utrzymywać, to żebyśmy nie wiadomo, ile do niej dopłacali, to ona nie będzie jeździła, to jest jasne. Natomiast jest to element naszego systemu i z tego, co przed wyjściem tutaj przekazał mi pan burmistrz Skarżyński, rzeczywiście w piątek zdarzyło się, że samochód, jakbyśmy go nie nazywali, nawalił i nie przyjechał, ale też przekazał mi, że on jeździ, więc tu nie zarzucając, powiedzmy, bo nie mam wątpliwości, że to, co pan mówi, jest prawdą. Tym bardziej chcę sprawdzić, jak się rzeczy mają. To ja się spytam, ile my do tego dopłacamy? Tej informacji udzielę na piśmie, jeśli taka potrzeba. Nie pamiętam po prostu. Dobrze, dziękuję. To jeszcze... A, pani radna Dorota, ja... Pomyłka, tak? Dobrze. To jeszcze ja na końcu pozwoliłem sobie
Pozwolę sobie zwrócić się w stronę burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie kolejnego muralu, który miałby powstać na terenie naszego miasta. W maju ubiegłego roku powstało malowidło ścienne upamiętniające wybitnego żarowianina Janusza Kusucińskiego. W tym roku pomysł jest taki, że na elewacji Domu Kultury Uśmiech od strony ulicy Poznańskiej, żeby znalazł się tam wizerunek jednego z założycieli Huty Szkła, Kazimierza Ansgarego Kamińskiego. On ma z tyłu, co prawda, ulicę, jest patronem tejże ulicy, ale sami Państwo doskonale wiecie, że lada moment ten teren przemysłowy całkowicie zaginie, bo tam ostatnie bloki są wykańczane. I żeby kontynuować pomysł uczczenia poprzez wizerunki ścienne naszych znanych ożarowiaków, no po prostu, gdyby to było możliwe, prosiłbym o zabezpieczenie środków finansowych, tak żeby można było gdzieś w sezonie takim sprzyjającym, pogodowym, wykonać ten mural, żeby na wieki wieków Kazimierz Ansgary królował na tamtym terenie. I to nie koniec jest, że tak powiem, bo są pomysły na dalsze rozwoje. Brakuje nam trochę powierzchni, chociaż tutaj bardzo dziękuję panu prezesowi spółdzielni mieszkaniowej Ożarów, bo zawarliśmy porozumienie już w zeszłym roku i jesteśmy dogadani w ten sposób, że kolejne elewacje remontowanych bloków mogą być przeznaczone na zasadzie stosownej umowy, oczywiście użyczenia na wykonanie kolejnych malunków ściennych, ale wiecie Państwo, że się buduje też sporo jeszcze na terenie Ożarowa tych takich dużych obiektów mieszkaniowych, mówię o blokach, i tutaj z tego miejsca może będą nas oglądali deweloperzy, właściciele firm, którzy stawiają te budynki. Zachęcam Państwa też do zainwestowania w ozdabianie swoich elewacji, bo to naprawdę moim skromnym zdaniem bardzo dużo wnosi do elementu takiej kultury, przestrzeni społecznej. Zawsze oko cieszy. Zawsze stawiałem Białystok jako przykład tego miasta, takiego wspaniałego murali, ale dlaczego nie Ożarów? Pomysł oczywiście bardzo dobry, ja tak pół żartem, pół serio powiem tak. Ja bym na miejscu prezesa spółdzielni to trochę uważał, bo jak będzie dużo tych murali, budynki się zestarzeją, wpiszą je do rejestru i co wtedy? Ja jestem za. Dobrze. Dobrze, dziękuję. Pani Nina Jędrzejczak jeszcze w trybie ad vocem, tak? Uzupełnienie wypowiedzi. Tak, tak. Panie burmistrzu, ja tylko chciałam powiedzieć, że ja się bardzo cieszę jako mieszkanka Józefowa, zresztą nie tylko ja, ale wszyscy, że mamy taki szeroki wachlarz komunikacji, połączenia z Błoniem i z Warszawą. Ale ja chciałam powiedzieć, że Pruszków to są lekarze i szpitale. I bardzo dużo mieszkańców Józefowa właśnie korzysta. Dużo osób przebywa w szpitalach, leczy się i mnie o to chodziło, że my nie mamy komunikacji do Pruszkowa. To jest właśnie ta bolączka. Ale to, że mamy inną, szeroką gamę, ja się bardzo cieszę i wszyscy się cieszymy. Ale mnie chodzi o ten nieszczęsny Pruszków. I tyle. Dziękuję bardzo. Dobrze. Burmistrz nie będzie już się odnosił do tego ad vocem. Rozumiem, że lista mówców w tym punkcie została wyczerpana. Przechodzimy do punktu sprawy organizacji. A sprawozdanie jest? A informacja, tak. Bardzo proszę, panie burmistrzu, informacja z pracy i dopiero sprawy rady. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, informacja z pracy burmistrza od dnia 29 grudnia ubiegłego roku do 30 września roku bieżącego, 6 stycznia, a co powiedziałem? A już po wyborach jesteśmy. No, przepraszam bardzo, czas biegnie szybko w mojej głowie. 6 stycznia uczestniczyłem z znacznym gronem radnych i tu obecnych na koncercie noworocznym. Bardzo dziękuję za obecność Państwu, ale również wszystkim gościom, mieszkańcom, tym, którzy zechcieli ten czas spędzić z nami. 10 stycznia uczestniczyłem łącznie z częścią radnych w dyskusji publicznej dotyczących
dotyczącej wyłożonego projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu 0011, czyli upraszczając Ożarów wieś. 16 stycznia spotkałem się z panem dyrektorem Bogomu oraz dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1. Omawiane były sprawy bieżące. Zawsze jest o czym w kontekście oświaty największej szkoły na Mazowszu rozmawiać. 18 stycznia spotkałem się z wójtem gminy Stare Babice. Nasi sąsiedzi, mamy wiele punktów stycznych. Nie zawsze mamy ten sam pogląd na sprawy, natomiast jak mówi klasyk, warto rozmawiać. 24 stycznia spotkałem się z potencjalnymi inwestorami z branży data. Zaczynamy chyba być jedną z wiodących gmin w kraju w tym zakresie. 25 stycznia uczestniczyłem wraz z panem przewodniczącym Rady Miejskiej w uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Medalami zostały nagrodzone trzy pary. 27 stycznia uczestniczyłem wraz z zarządem i liczną grupą radnych w obchodach stulecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarowie Mazowieckim i jednocześnie chciałbym bardzo podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się i pomagali 11 stycznia, kiedy przy ulicy Miastowskiej wybuchł jeden z największych w ostatnich latach pożarów na Mazowszu, jeśli nie w kraju, niestety z jedną ofiarą śmiertelną. Natomiast jestem pod bardzo dużym wrażeniem. To samo zresztą mówił komendant powiatowy Straży Pożarnej, koordynacji naszych wszystkich służb, zaangażowania i takiego ludzkiego, szczerego altruizmu. Wszystkim Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Ja dziękuję za tą informację. Sprawy organizacyjne, rady, kolejne posiedzenie. Jeżeli się nic nie wydarzy, oczywiście zawsze sobie zastrzegam, to zaplanowałem na 29 lutego. W marcu najprawdopodobniej spotkamy się dwa razy. Po raz pierwszy na takim jeszcze roboczym spotkaniu, żeby pewne tematy bieżące zakończyć i później zaproszę Państwa już na takie uroczyste posiedzenie sesji, bo przychodzi ten moment, że musimy się pożegnać. Tak? 7 kwietnia są wybory, więc na pewno przed 7 kwietnia, a jeszcze nam święta Wielkiej Nocy wchodzą w kalendarz, więc jakoś to rozsądnie trzeba rozplanować, zaplanować. Także na bieżąco będę te informacje podawał. Nie wiem, czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos. A 8 urodziny burmistrza. Też dobrze, w takim razie wyczerpałem porządek 76. sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim. Zamykam obrady sesji. Dziękuję Państwu bardzo.